oraz odpowiedzialne zarządzanie w warunkach kryzysu. Podczas tegorocznego sympozjum skupimy się na nowoczesnych innowacjach dotyczących szeroko pojętego zarządzania podczas kryzysu. Konferencja umożliwi nam poszerzenie horyzontów myślowych dzięki spojrzeniu na tematykę nauk ekonomicznych i związanych z zarządzaniem z innej perspektywy. Co więcej, mimo trybu online, nasza konferencja daje szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami z różnych krajów i uczelni. Welcome to the 29th International Symposium organized by the Scientific Circle of Managers. The theme of this year's conference is Modern Concepts and Methods of Management, Responsible Management in Crisis Conditions. During this year's symposium, we want to focus on modern concepts related with the present pandemic situation all around the world. Our conference gives an opportunity to acquire knowledge, views, and experiences between students and from different countries and universities. Nie przedłużając, proszę o uroczyste otwarcie konferencji przez pana prorektora do spraw studenckich, doktora habilitowanego inżyniera Pawła Droździela. Pan doktor Paweł Droździel jest na spotkaniu. Ja wysyłam na komputer prośbę o włączenie mikrofonu i kamery. Bardzo bym prosił, żeby wcisnąć niebieskie okienka, które się pojawiają na ekranie. Jeszcze mikrofon należy odciszyć. Okay, can you see me and hear? Excuse me. Hello. Yes, we can. We can, because we have problems to start my opening, because I am on an offline tribe. You can understand me, which is I go to my friends, Professor Darek Czerwiński, to help me. Excuse me for my apologize for 5 minutes. And can I main speak? Okay. On behalf of Rector of Lublin University of Technology, Professor Zbigniew Pater, I'm pleased to opening 29th International Science Symposium, Modern Management Competence and Methods. I would like to welcome President of Polish Science Society of Organization and Management, Professor Leszek Kiełtyka. Welcome Professor Magdalena Rzemieniak, Dean of Management Faculty of my university. And welcome Professor Ewa Bojar, Tutor of Student Research Circle of Managers, which organizes this symposium. I think that pleasure to describe this crisis situation of life ongoing COVID SARS-2 pandemics, it was possible to organize this symposium. I hope the knowledge you capture of these 2 days alive you to understand the role of management, not only current pandemic crisis and but also situation of crisis if you see and your wealth. I wish always fruit deliberation and what most important now for you, health and health again,
And I sorry, apologize. I not welcome all foreign guests and Polish participation on this symposium. Apologize me. I think it start to this symposium now. Hello. Hello. Dziękujemy bardzo za otwarcie konferencji, panie rektorze. Poprosimy teraz o zabranie głosu panią dziekan Wydziału Zarządzania. Słucham? Dobrze. Poprosimy teraz o zabranie głosu panią dziekan Wydziału Zarządzania, profesor doktor habilitowaną Magdalenę Rzemieniak. Thank you very much. Jestem słyszany? Thank you very much for opening the conference, Mr. Rector. Now we would like to ask the Dean of the Faculty of Management, Professor Habilitated Dr. Magdalena Rzemieniak, to take the floor. Dziękuję bardzo. Szanowny panie rektorze, szanowni panowie rektorzy, szanowne panie i panowie profesorowie, szanowni uczestnicy konferencji. Jako gospodarz Wydziału Zarządzania witam Państwa serdecznie na konferencji Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, odpowiedzialne zarządzanie w warunkach kryzysu. Zawsze gościnne, choć wyjątkowo już drugi rok wirtualne, progi Wydziału Zarządzania są okazją do 29. spotkania w ramach Międzynarodowego Sympozjum organizowanego przez Koło Naukowe Menedżerów. Tegoroczna tematyka sympozjum koncentrująca się na odpowiedzialnym zarządzaniu w warunkach kryzysu jest niezwykle aktualna, nie tylko z powodu COVID-19. Problematyka odpowiedzialnego zarządzania była przedmiotem zainteresowania naukowego także przed pandemią. Każdy człowiek, a tym bardziej menedżer, powinien brać odpowiedzialność za swoje czyny. Powinien brać odpowiedzialność za wszystko, w czym bierze udział, do czego się przyczynia swoim życiem zawodowym, a czasami także i prywatnym. Gdyż ktoś inaczej wtedy demoralizuje sam siebie. Nasza swoboda sięga tak daleko, jak sięga nasze poczucie odpowiedzialności. To szczególnie ważne dla przyszłych menedżerów. Jestem pewna, że przy tak określonej tematyce obrady i dyskusje będą bardzo interesujące, czego Państwu z całego serca życzę. Niestety nie będę mogła w nich uczestniczyć z powodu uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej. A zakończę jedną z wielu sentencji Dalai Lamy. Podążaj w życiu za trzema rzeczami. Szacunkiem dla ludzi, szacunkiem dla siebie i odpowiedzialnością za swoje czyny. Dziękuję i życzę udanych obrad. Thank you and good discussion. Dziękujemy bardzo za znalezienie czasu, pani dziekan. Wiemy, że jest dzisiaj Święto Politechniki, dlatego ciężko jest znaleźć czas. Oddajmy teraz głos profesorowi doktorowi habilitowanemu Leszkowi Kiełtyce, prezesowi Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierownictwa. Thank you for taking the time and for your speech by the Dean. Let us now give the floor to Professor Dr. Habilitated Leszek Kiełtyka, President of the Board of the Main Scientific Society of Organization and Management. Witam Państwa serdecznie. Myślę, że jestem słyszany, widziany. Kłopotów nie ma, łączę, jak to studenci informatyki i zarządzania szybciutko dopracowali. Proszę Państwa, witam władze rektorskie, władze dziekańskie. Muszę powiedzieć tak, że tej całej działalności pięknej, wspaniałej, uroczystej, koledzy, studenci, by nie było, gdyby nie szefowa Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierownictwa, pani profesor Boja. 29 raz. Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, tym bardziej, że ja w imieniu własnym, w imieniu prezydium oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierownictwa życzę Państwu udanych obrad. Cieszę się, że jest to
sympozjum międzynarodowe, 19. No, proszę Państwa, to jest wigilia tego, co się będzie działo za rok, także naprawdę cieszę się, tematyka jest jak najbardziej aktualna. Muszę powiedzieć, że z pełną satysfakcją Państwu mogę to powiedzieć, że Wy, kończąc to, będziecie inżynierami wiedzy. Inżynierami wiedzy, którzy będą współpracowali właśnie z technicznymi uczelniami, z inżynierami informatyki, mechaniki, automatyki i tak dalej, to wy będziecie podpowiadali, jak organizować to wszystko. I myślę, że te kontakty, które zostaną nawiązane teraz, międzynarodowe, co kolejny raz gratuluję, przyczynią się do tego, że Politechnika Lubelska no będzie number one, jeżeli chodzi o koła naukowe, o działalność studencką, o wszystkie te działania integrujące młodych ludzi, pokazujące na koniec tego COVID-19, mam nadzieję, jak dalej pracować, jak się spotykać. Proszę Państwa, ta uroczystość jak gdyby obliguje mnie do tego i zobowiązuje, oczywiście w porozumieniu z szefową Głównej Rady Naukowej i szefową oddziału Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierownictwa o przyjęcie nowych członków w poczet właśnie stowarzyszenia, jakie reprezentujemy, czyli Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierownictwa. Proszę Państwa, wiem, że nie mogę tego zrobić osobiście, a bardzo bym chciał, dlatego też pozwolę sobie przedstawić nazwiska i powiedzieć, że w najbliższym czasie, jaki tylko będzie możliwe, te legitymacje Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierownictwa wręczę tym ludziom. Otóż serdecznie witam już w naszym gronie, bo myślę, że zatwierdzenie przez prezydium to jest formalność, pana magistra Piotra Dresslera, który otrzyma legitymację, jak będzie można, z rąk samego prezesa. Cicho, przez skromność mówię. Pani Beata Falińska, pan Patryk Dubaj, przepraszam, pani Izabela Król, pani Karolina Figura i pan Łukasz Bucior. Ja wiem, że chętnych jest więcej i myślę, że w tym czasie od dzisiejszego spotkania do wręczenia jeszcze będę miał przyjemność parę osób wdrożyć w nasze towarzystwo. Proszę Państwa, my kontynuujemy dobre zarządzanie. Wiem, że czas już mnie goni. Dobre zarządzanie od profesora Karola Adamieckiego. Też niebawem będziemy obchodzili setną rocznicę istnienia, powiem tutaj tak, najstarszego w Europie i jednego z pierwszych na świecie towarzystw organizacji kierownictwa. Życzę Państwu udanych obrad, wspaniałych publikacji. Myślę, że tymi publikacjami, które Państwo stworzą, podzielicie się ze światem nauki, a zwłaszcza światem zarządzania. Jeszcze raz na ręce pana przewodniczącego i pani profesor Bojar składam najlepsze gratulacje i życzenia udanych obrad w imieniu całego towarzystwa, a szczególnie prezydium i zarządu głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierownictwa. Niech się uda ta konferencja tak, jak te 28 poprzednich. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę powodzenia. Dziękujemy bardzo za przemowę, panie profesorze. Chciałbym również podziękować w imieniu swoim kolegów i koleżanek za umożliwienie nam uczestnictwa w tej inicjatywie, jaką jest Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa. Thank you very much for your speech, professor. I would also like to thank myself on behalf of my colleagues for allowing us to participate in the initiative of the Scientific Society of Organization and Management. Thank you very much. W tym momencie poprosiłbym o wygłoszenie przygotowanej przez pana Patryka Czopka przemowy. Jest to przewodniczący samorządu Studenckiego Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Jednak nie mógł on wziąć udziału w dzisiejszym wydarzeniu z powodu problemów zdrowotnych. Poprosił mnie jednak o wygłoszenie swojego przemówienia, co teraz uczynię. At this point I would ask you to deliver a speech Mr. Patrick Czopek, chairman of the student government of the Faculty of Management of the Lublin University of Technology, but he couldn't participate in today's event because of health problems. However, he asked me to deliver his speech, which I will do now.
Szanowna pani profesor, szanowni goście, drodzy studenci. Na samym wstępie chciałbym przeprosić za swoją nieobecność, jednak jest ona podyktowana stanem zdrowia. Jest mi niezmiernie miło, że zostałem poproszony o zabranie głosu w tym jakże dla nas wszystkich ważnym wydarzeniu. Dziś bowiem bierzemy udział w 29. już Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Menadżerów. Inicjatywy i działalność koła jest mi bardzo bliska. Sam miałem przyjemność być aktywnym członkiem koła naukowego już od pierwszego semestru moich studiów, więc jest to dla mnie niejako zwieńczeniem mojej działalności w organizacji. Z tego miejsca chciałbym podziękować, iż dane mi było przekazać Państwu te kilka słów. Jest mi również niezmiernie miło wszystkich Państwa powitać. Konferencja odbywa się mimo bardzo nietypowej sytuacji podyktowanej epidemią, lecz nawet to nie stanęło na przeszkodzie temu wspaniałemu wydarzeniu i tu również Koło Naukowe Menadżerów stanęło na najwyższym poziomie, abyśmy wspólnie mogli uczcić działalność koła pomimo przeciwności losu. To, jak silna jest ta organizacja, potwierdza fakt, iż działalność koła ma bogatą historię, ponieważ trwa już ponad 29 lat i doskonali kolejne pokolenia młodych menedżerów, wpisując się w tradycję akademicką. Chciałbym pogratulować całemu zarządowi koła determinacji w działaniach i pomoc merytoryczną. Chciałbym pogratulować całemu zarządowi koła determinacji w działaniach i organizacji w tych trudnych czasach. Szczególne ukłony kieruję w stronę pani profesor za pomoc merytoryczną, dzielenie się doświadczeniem ze studentami oraz przekazywaniem wartości akademickich. Pozwolę sobie w kilku krótkich słowach odnieść się również do tematu konferencji, jakim są nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, odpowiedzialne zarządzanie w warunkach kryzysu. Należy wyszczególnić istotę zarządzania, biorąc pod uwagę, jak bardzo niedocenianą jest dziedziną nauki. Zarządzanie jest bardzo ciekawe i ważne, ponieważ mimo tego, iż metod i koncepcji jest wiele, ciągle jest to dziedzina rozwojowa i udoskonalana. Zaiste jest to piękne i daje nam to wiele możliwości oraz potencjalnych ścieżek rozwoju osobistego oraz organizacji. Odpowiedzialne zarządzanie w warunkach kryzysu wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, która spoczywa na barkach menedżerów. W tak specyficznych warunkach, jakie panują obecnie, łatwo jest popełnić błąd, źle ocenić sytuację, podjąć złą decyzję, gdy kierują nami emocje towarzyszące kryzysom. Ponadto żyjemy w erze informacji, która często jest zniekształcona lub niekompletna i to powoduje kolejne trudności w zarządzaniu. Celem odpowiedzialnego zarządzania jest podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o informacje, której na co dzień jest ogrom w otaczającym nas świecie. Dobry lider musi umieć właściwie zapanować nad sytuacją i zachować kontrolę, kiedy zespołem targają emocje, które są naszą nieodłączną częścią. Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podziękować, iż dane mi było przekazać Państwu te kilka słów. Życzę Państwu zdrowia i spokoju ducha w tych ciężkich czasach. Z poważaniem, Patryk Czopek. Na koniec części otwierającej poprosimy o zabranie głosu opiekun koła, panią profesor dr habilitowaną Ewę Bojar, bez której nie znaleźlibyśmy się tu dzisiaj. At the end of the symposium opening part, we would like to ask Professor Eva Bojar, the guardian of the scientific circle, without whom we would not be here today. Pani profesor, jeszcze mikrofon byśmy prosili, żeby pani włączyła. Już jest, dobrze. Bardzo serdecznie witam na naszej konferencji, dorocznej konferencji władze uczelni w osobach panów rektorów, panią dziekan, profesorów, pracowników uczelni, gości zagranicznych. Jest to wyjątkowy czas dla nas. Jest to zawsze konferencja była dla nas wielkim świętem. I ta doroczna konferencja, chociaż w bardzo trudnych warunkach, warunkach pandemii, mieliśmy nadzieję w zeszłym roku, że już ta będzie w realu się odbywała. Niestety nie,
ale mam nadzieję, że wszyscy Państwo jesteście w zdrowiu, w dobrym zdrowiu i że mamy możliwość wymiany poglądów na naszej konferencji. Proszę Państwa, temat konferencji, jak tutaj przedmówcy moi zauważyli, jest doniosły i ważny. Obserwujemy ogromną ilość katastrof naturalnych wywołanych przez klęski żywiołowe, różnego rodzaju tsunami, trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, pożary. No i te, które wywołuje również człowiek. Katastrofy antropogeniczne, kryzysy gospodarcze, finansowe, które bardzo szybko się rozprzestrzeniają. W zeszłym roku już to zaobserwowaliśmy, że pojawił się czarny łabędź przez Nassima Taleba, właśnie nazwane zjawisko, które pojawia się niespodziewanie. Tak właśnie jest z pandemią, która króluje dzisiaj, pandemią wywołaną właśnie przez koronawirusa, przez COVID-19. Można ten fakt potraktować również jako pojawienie się właśnie tego czarnego łabędzia. Ma on charakter na pewno globalny. Proszę Państwa, w szczycie pandemii, czyli w tej trzeciej fazie fali, która pojawiła się w kwietniu tego roku, na świecie zmarło 3 miliony ludzi, w USA 572 miliony, 572 tysiące ludzi, w Brazylii 341, w tym czasie w Polsce 60 tysięcy. W ostatnich dniach mamy komunikat, że to jest 70 tysięcy. To jest ogromna ilość, właściwie może prowadząca nawet do depopulacji naszego społeczeństwa. To nasuwa konieczność reakcji, bowiem proszę Państwa, kryzys ma charakter globalny, ale działania powinny być regionalne. Odpowiedź. Globalnie nie możemy my uczestniczyć w globalnej produkcji, przynajmniej na razie szczepionek. Nie uczestniczymy w globalnych badaniach. To są cząstkowe, małe badania, ale dobrze się dzieje, że świat reaguje pozytywnie, z dużą odpowiedzialnością, że te szczepionki i badania stają się powoli własnością społeczną. Ale dla nas, żyjących w poszczególnych regionach, ważne zadanie na nas spoczywa, żeby reagować i od strony zarządzania poszukać takich metod, które pozwolą nam zapanować nad pandemią, wyleczyć ludzi, bo przecież zasoby ludzkie, chore zasoby ludzkie nie będą tworzyły dochodu narodowego, nie będą produktu przyczyniały się do wzrostu produktu narodowego. Proszę Państwa, z takich i dlatego ten temat poruszyliśmy, proszę Państwa. Prezentujemy dzisiaj, studenci Koła Naukowego Menadżerów prezentują wyniki dotyczące startupów, które badaliśmy, czy poniosły straty, czy potrafiły się zachować, czy zginęły jako organizacje, jako przedsiębiorstwa z rynku. Badaliśmy służbę zdrowia, bo przecież to na służbie zdrowia spoczywa ogromny wysiłek, żeby właśnie utrzymać społeczeństwo w odpowiedniej kondycji. Oczywiście są wyzwania i na dalszy okres, proszę Państwa. Już dzisiaj nie wystarczy uczyć zarządzania na pewno dotyczącego optymalizacji, bo i przedsiębiorstwa, i gospodarka nie ma zasobów. Nie ma buforów, żeby mogły się rozwijać. Już nie wystarczy uczyć zarządzania strategicznego. To za mało. Należy i myślenia strategicznego. Oczywiście służby, dobrze, że nasze publiczne służby posiadają taką wiedzę i właśnie są służby, które zarządzają bezpieczeństwem publicznym, prawda? W tym i bezpieczeństwem zdrowia. Należy, proszę Państwa, zacząć uczyć myślenia katastroficznego. To, co się wydarzyło w ostatnim roku, będzie rzutowało na naszą sytuację we wszystkich dziedzinach, z akcentem takim szczególnym. Będziemy musieli poradzić sobie w zarządzaniu
wszystkimi organizacjami i przedsiębiorstwami, i uczelniami, i służbą zdrowia i powinniśmy mieć perspektywę, co robić, jeśli w przyszłości zdarzyłaby się taka trudna, pogłębiająca nasze życie w takim nieszczęściu, w zamknięciu sytuacja. Bardzo dziękuję za przybycie Państwa. Mam nadzieję i już dzisiaj zapraszam na 30. konferencję. Wierzę, że ona się odbędzie w realu, łącznie z bankietem, tradycyjnym bankietem w wierzchowiskach. Thank you very much for this participation, person from abroad. I think that our conference is a good possibility to change information, change knowledge, and we try create bridge between students from different country, especially bridge, intellectual bridge between Poland, Spain, Poland, Brazil, Poland, Russia, Poland, Portugal, and from many, many countries, because we, in this conference participated students from many countries from the project Erasmus project. Thank you for attention, and I wish many, many successful time on the time on conference in lucky life for each person who participate in this meeting. Thank you. Dziękujemy bardzo za zabranie głosu panią profesor. Dziękujemy też za tą opiekę nad nami kołowiczami i za to, że możemy liczyć na panią w każdej sytuacji. Jest nam bardzo miło, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że właśnie pani profesor jest naszą opieką. Przypominam przy okazji sympozjum o wypełnieniu kwestionariusza, do którego link przesłaliśmy na czacie. Prosimy bardzo o wypełnienie go, dzięki niemu polepszymy jakość kolejnych sympozjów. Zapraszamy teraz wszystkich do wysłuchania wykładu inaugurującego sympozjum profesora Francesco Diniza, Industry 4.0 Individual Perceptions About Its Technologies. We invite everyone to listen to the lecture inaugurating the symposium of Professor Francesco Diniz, Industry 4.0, Individual Perceptions About Its Technologies. So, good morning. Dzień dobry. Dr. Francisco, please, Can you see it? Yes, Professor, we can hear you. You can hear and you can see the part. Yeah, we can see the presentation. Thank you very much. My Polish is Dzień dobry and dziękuję. So I'd like to say thank you for the invitation. I used to be in Lublin for this conference some years ago. Now the pandemic situation doesn't allow us to do so, but I'm always keen to participate
in such conference, and I thank especially my dear friend Professor Eva Boyert to invite me and to make me present in Lublin University. So my lecture will be, as you told, about industry, individual perception about its technologies. So the German government have brought into the world the new heading called Industry 4.0. So first, in the 18th century, we have the first mechanical weaving loom. So 1784, which is the first industrial revolution through mechanical production and to with the help of water and steam power. Then in the beginning of the 20th century, we have the second industrial revolution through introducing of mass production with the help of electrical energy. Then 1969, we have the first programmable logic control system, which through the application of electronics and information technologies to automate. Then we have, now we have the fourth industrial revolution, that's why it is Industry 4.0, which give us the match between a real and virtual world. Since 4.0 boom reaches the community, has experienced different approaches to 4.0 concepts. However, the general society may be confused based on the lack of understanding on this area. It is clear that new digital technologies are in a way to increase productivity of modern organizations, but there are some questions. Are our human resources fully committed with these new technologies? And how open are we as human beings to accept, welcome, and adapt this new environment? Considering that the concept of 4.0 is composed by different technologies and that not all of them are easy to understand, is this presentation addresses this topic by intending to measure how familiar are different groups of people with 4.0 and its technologies. So, Industry 4.0 can be simulation, Internet on Things, I/O, big data and analytics, cloud compounding, cybernetic security, horizontal and vertical integration, robotics, augmented reality, and additive manufacture. So these are pieces of the whole process, of the whole revolution. Recognizing the relevance of I 4.0 as well as the benefits that bring to firms,
There are dimensions to consider in the digitalization process towards I 4.0 implementation. Organization to work, of work. New technologies need rethink how the organization will operate. External environment adoption of new technologies are dependent on the maturity where they are implemented. Human factors, and I put it in bold, new technologies require new competences and skills from the workers. Questions to address. Is there any difference towards to I 4.0 technologies according to gender, according to the generation factor, and according to the level of the level of education, field of studies, if they play a role on this matter? So we are in a joint project which includes Poland. The present research results from a border project, the International Academy Partners for Z Generation Z, which is the youngest generations. To identify specific characteristics among different generations. These projects, as I told you, included Portugal, Poland, and Latvia. This is the university in Poland, which is the coordinator, and partners is Polytechnical Institute of Porto, Portugal, and Ribeza University in Latvia. The main goal is to measure and compare work to motivation factors for Generation Z. The secondary is to compare results among different countries and generations, to provide relevant information for employers. And the Portuguese team added some questions about industry 4.0 perspectives and perceptions. The Portuguese team members are currently working on industry 4.0 and digital transformation subjects on these, and this was the reason why we have some extra questions. The Portuguese survey is applied to 260 individuals, mainly using social networks. So in order to explore variable association across tabulations, tests will be performed. And we have two hypotheses. Are the variables dependent or independent? Do not exist variable association. The variables are dependent, exists association. As a start, as stated in literature, in order to analyze these hypotheses, we run a C-square test, and the decision will be taken according to the p-value obtained with this C-square test. The survey was conducted in March to June last year, 2020, through social networks in order to get a snowball effect. So then I will tell the hypotheses. There are a lot of them, but generally we want to study the influence, the association between gender, generation, level of education, field of studies, with the knowledge people have about industry 4.0.
then the same thing, gender, generation, level of education and field of studies to IoT, informatic on things. Then, or internet on things. Then we have the same thing with augmented reality and all the technologies I mentioned before. Then we have it big data analytics, with cloud, with cybernetic, with cybersecurity, with simulation, with systems integration, with additive manufacturing, and with robotics. So to sum up the results, we can say that we have a Likert scale from 0 to 5. So we have the most the higher mean is to internet on things, and as you can see, cloud and cyber security. But we have some mode of 4 and 5 to cloud, to systems integration, and to internet on things. Then we have what is our sample. So more women than men, as it is normal. The generation is namely Generation Z, Generation Y, this is the millennial, and Generation Z, the youngest. So most of them are young generation. Then we have most of them have high school or university degree, and the field of education are as follows. There is a lot of economics and management, and also the science, technology, engineering, and mathematics. So, I 4.0 in gender. The results suggest that on what regards I 4.0, there are no difference between gender. The generation, the result without statistical validity, looking on the results obtained, we are not identified unexpected patterns. Education results without statistics validity, and then field of studies. So no statistical difference identified, but there are a light tendency for a partner. The partner is as follows. On the categories of economics and management, and others, there are the number of cases in the lower levels of I 4.0 is higher than expected ones, and we got a lower than the expected count in the highest level of I 4.0. The opposite scenario is in the scientific technology, engineering and mathematics category. You can have a slightly board that, so you remember the HO hypothesis is there is association, or they are independent, or they are dependent. So we cannot reject the old technologies for gender, for generation. For education,
there is some technologies with no without statistical validity, and we reject with the field of education, reject the HO hypothesis. So, some conclusion: the results lead to assume that familiarization with the industry 4.0 is not a particular characteristic of a specific group of people. There are no significant differences among the level of education or field of studies towards I 4.0 and its technologies. On gender, it is verified that men are more comfortable with the concept of big data analytics than women. It is also identified that the younger generation, so generation Y and Z, are more confident with the following technologies: augmented reality, simulation, and systems integration. What I'd like to point out to end is that the digital transformation of society, industry, and services, as well as in the education field, are in development transition phase, which means that some of these previous results could vary through time. So thank you for your attention. Dziękuję bardzo, pytania. And I would like to stress once again, this is a very, very preliminary study research that we are trying to develop and to improve either the methodology or the results. So thank you. Dziękujemy bardzo panu profesorowi za wygłoszenie wykładu inaugurującego. Thank you very much, professor, for delivering the inauguration lecture. Poprosimy teraz pana doktora Jacka Witkowskiego, przewodniczącego Rady Naukowej, o ogłoszenie wyników konkursu oraz wyróżnionych prac. We'll now ask Dr. Jacek Witkowski to announce the results of the competition and the awarded works. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że jestem słyszany. Chciałem powiedzieć, że Rada Naukowa, w której miałem pracach przyjemność uczestniczyć, zapoznała się z wszystkimi pracami nadesłanymi na konkurs w ramach tegorocznego sympozjum i doceniając wkład i zaangażowanie wszystkich autorów, postanowiła kilku z nich w jakiś taki specjalny sposób wyróżnić. Przejdę już może do takiego bardziej oficjalnego protokołu i pozwolę sobie go odczytać. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021 roku podjęła decyzję o wyróżnieniu następujących referatów zgłoszonych w ramach 29. Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pod tytułem Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie w warunkach kryzysu. Może zacznę od trzeciego miejsca, ponieważ przyznaliśmy pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. Drugie miejsce przyznaliśmy ex aequo dwóm pracom, właściwie autorom dwóch prac. Tak więc trzecie miejsce postanowiliśmy przyznać Państwu Izabeli Król i Patrykowi Dubajowi za artykuł zatytułowany Lokalna zmiana postrzeganej jakości usług lekarza rodzinnego podczas pandemii w regionie lubelskim. Drugie miejsce, jak przed chwilą powiedziałem, ex aequo dla Państwa Krzysztofa Sadowskiego i
pani Sandry Gajcy za artykuł zatytułowany Kryzys czynnikiem stymulującym rozwój technologii w organizacji, a także równorzędne drugie miejsce dla pani Marii Gabełko za artykuł zatytułowany The Use of Loyalty Program as a Digital Tool in the Collection of Data and Forecasting of Future Sales. I wreszcie pierwsze miejsce pani Gabriela Bielowska za referat zatytułowany Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie startupów. Serdecznie gratuluję wszystkim Państwu tych wspaniałych prac, wielce wartościowych, w imieniu swoim i przede wszystkim w imieniu całej Rady Naukowej. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękujemy bardzo za wygłoszenie wyników. Przypominamy osobom prezentującym o przygotowaniu swoich prezentacji, które udostępniać będziecie na swoich urządzeniach. W przypadku problemów z uruchomieniem prezentacji prosimy o informację. We would like to remind you about the preparation of presentations by people who present their works, which you will share through your devices. In case of any problems with sharing the presentation, please let us know. Poprosimy teraz o zaprezentowanie referatu przez laureatkę konkursu, Gabrielę Bielowską. We would like to ask Gabriela Bielowska to present her paper, which title is Impact of the COVID-19 Pandemic on the Functioning of Startups. Dzień dobry. Tutaj uruchomię prezentację. Tak, słyszymy i widzimy. Dzień dobry jeszcze raz. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować za wyróżnienie mojej pracy. Jest mi niezmiernie miło, więc teraz przejdźmy już do prezentacji wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie startupów. Istnieje wiele definicji słowa startup. Pozwoliłam sobie przytoczyć tutaj trzy najpopularniejsze, z których wybrałam cztery najważniejsze cechy. Jest to tymczasowość. Startup jest startupem tyle, ile tworzy nowoczesne rozwiązania. Innowacyjność, gdyż startupy tworzą rozwiązania nieznane wcześniej na rynku. Wysokie ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów na rynek i szybkość wzrostu w początkowych fazach rozwoju. Startup ponosi ogromne ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów lub usług na rynek i wielkość ryzyka oraz jego konsekwencje powinny być brane pod uwagę na wszystkich etapach funkcjonowania startupu. Ryzyko właściwie rozpoznane pozwala na podjęcie odpowiednich działań i zniwelowanie skutków ponoszenia ryzyka. Na ryzyko startupu ma wpływ poprawność zdefiniowania potrzeb rynku, sytuacja finansowa startupu i stopień zaangażowania założycieli. W swojej prezentacji skupię się na drugim punkcie, czyli sytuacji finansowej. Zaprezentowane przeze mnie wyniki badań zostały przeprowadzone przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. W badaniu brało udział 200 startupów z województwa lubelskiego. Startupy korzystały z różnych źródeł finansowania, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Najwięcej startupów, bo 20%, korzystało ze wsparcia w ramach programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Najmniej startupów korzystało z funduszy venture capital zagranicznych i zagranicznych aniołów biznesu. Okazuje się, że dla wielu lubelskich startupów pandemia COVID-19 przyniosła wiele problemów.
prawie połowa z 200 startupów biorących udział w badaniu dostrzega problem z płynnością finansową. Aż 44% wśród wszystkich zauważyła także spadek sprzedaży. Kolejnym kluczowym problemem okazało się utrzymanie obecnych klientów. 39% lubelskich startupów wskazało właśnie ten problem. Zaledwie 6% spośród wszystkich przebadanych startupów wskazało, iż pandemia nie wpłynęła negatywnie na działalność firmy. Teraz skupię się na trzech głównych problemach startupów i źródłach finansowania. Wszystkie platformy startupowe, które pozyskiwały kapitał z zagranicznych funduszy Venture Capital oraz zagranicznych aniołów biznesu, miały problem z płynnością finansową. Natomiast najmniejszy problem z płynnością finansową wykazały startupy finansujące swoje działania z akceleratorów zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Następnym problemem pojawiającym się pośród większości badanych startupów jest spadek sprzedaży. I tutaj najczęściej występuje w startupach finansujących swoje działania z funduszy Venture Capital zagranicznych i zagranicznych aniołów biznesu. Takie zjawisko można również zaobserwować wśród startupów finansujących swoje działania z crowdfundingu oraz pożyczek z lokalnych instytucji rynku finansowego. Kolejną istotną kwestią, z którą borykają się startupy, jest problem z utrzymaniem obecnych klientów. Tutaj wyniki są podzielone. Najwięcej, bo 57 startupów, których źródłem finansowania był akcelerator zagraniczny, miały z tym problem. Nieco mniejszy problem miały startupy, które finansowały się z pożyczek z lokalnych instytucji rynku finansowego. I najmniejszy problem z utrzymaniem klientów miały startupy pozyskujące środki z krajowych funduszy Venture Capital oraz krajowych akceleratorów. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy problem w czasie pandemii miały startupy finansujące swoje działania z zagranicznych źródeł. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo za wygłoszenie referatu. Poprosimy teraz osoby, które zajęły drugie miejsce, o zaprezentowanie swoich referatów. Na początek poprosimy pana Krzysztofa Sadowskiego i Sandrę Gajcy, którzy przedstawią nam referat pod tytułem Kryzys czynnikiem stymulującym rozwój technologii w organizacji. We will now ask people in second place to present their papers. Firstly, we would like to ask Krzysztof Sadowski and Sandra Gajcy to present their paper. Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, słychać. Super. Na początku chcielibyśmy wszystkich powitać gorąco i podziękować za wyróżnienia oraz za możliwość podzielenia się ze światem naszym referatem za pomocą uczestnictwa w tej konferencji. Tylko jeszcze zapytam, czy Sandro, czy już jesteś, czy udało ci się połączyć, ponieważ Sandra miała drobne problemy techniczne. Sandra dołączyła do spotkania, ale niestety udało się włączyć kamerę, Sandrze. Jeszcze mikrofon. Czy mnie słychać? Tak, słychać. Super, dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie... To już udostępniłeś ekran i prezentację. Dobrze, w takim razie ja zacznę. Widzisz prezentację? Mhm,
Tak, ja widzę. Super, to oddaję Ci głos. Dobrze, bez wątpienia interakcje międzyludzkie są jednym z podstawowych elementów naszego życia. Ich zmiana bądź ograniczenie niekorzystnie wpływa na stan emocjonalny, w jakim się znajdujemy. Pandemia zweryfikowała aspekt znacząco, wydaje mi się, szczególnie w swojej początkowej fazie, gdy odczuwalne zostało być odizolowanym od reszty otoczenia. Trzeba było radzić sobie w inny sposób, więc rozmowy, spotkania, praca czy też studia przeszły w tryb zdalny. Zaczęliśmy korzystać głównie z platform do wideokonferencji. Takich jak Skype, Zoom, Microsoft Teams. W sumie Zoom to platforma, z której właśnie w tym momencie korzystamy. Dobrze, ale no nie należy zapominać, że są również inne rodzaje technologii. Istnieją również chatboty, które są pomocne do kontaktów wirtualnych, a także te roboty telepresence. Poproszę o zmianę slajdu, Krzysiu. Tak, i tutaj mamy główną różnicę, tak? Czyli chatbot jest oprogramowaniem stymulującym integrację między człowiekiem a robotem. Tak jakbyśmy chcieli po prostu porozmawiać z drugim człowiekiem, ale oprogramowanie jest po prostu drugim człowiekiem. Jeśli chodzi o robot telepresence, oprogramowanie stymulujące interakcję między człowiekiem a człowiekiem, no i tutaj nadają się bardziej w sytuacjach kryzysowych do przeprowadzenia spotkań. Też warto wspomnieć, że w roku 1950 powstał test Turinga, który miał na celu sprawdzenie, w jakim stopniu dany mechanizm, dany chatbot symuluje działanie prawdziwego człowieka. Tutaj zrobiliśmy taką małą symulację na najbardziej popularnym chatbocie, na Cleverbocie. Napisaliśmy mu: cześć, to studenci naukowego biznesu, pozdrawiamy. I tak jak sami możecie zobaczyć na tym slajdzie, myślę, że w znaczny sposób można było rozpoznać, czy odpisał nam człowiek, czy robot. Tak, tutaj można wspomnieć, że jest test Turinga, który od 1950 roku stworzył go. No i tutaj po prostu bierzemy pod uwagę, czy chatbot po prostu, czy rozpoznamy chatbota, tak? Jeśli chodzi o rozmowę. Na razie nie udało się żadnemu chatbotowi wygrać z człowiekiem. A teraz chcieliśmy przedstawić nasz autorski projekt robota konferencyjnego o nazwie KnepBot. Został zbudowany z Lego Mindstorms. Służy do komunikowania się użytkowników, którzy nie mogą być obecni z dowolnych przyczyn na konferencjach, spotkaniach. KnepBot posiada moduł ruchu, dodatkowo wyposażony jest także w funkcję wchodzenia w interakcję z osobą prowadzącą poprzez komunikację sygnałów świetlnych. Już teraz zaprezentuję naszego robota na żywo. Widzę, że tutaj oprócz prezentacji również widać moją kamerę, to jest nasz KnepBot. Jest to wersja prototypowa, dlatego ten KnepBot jak na razie nie ma jakichś wysokich, wielkich wymiarów, dlatego jeszcze jest taką wersją miniaturową. Przejdźmy może do samego działania. Jak on działa? Do KnepBota dołączony jest moduł, który trzyma urządzenie mobilne. Urządzenie mobilne posiadające moduł aparatu. To urządzenie może mieć uruchomiony dowolny komunikator, na przykład Zoom, albo Skype lub Teams. Oprócz tego na tym urządzeniu mobilnym musi być aplikacja, która bezpośrednio łączy się z robotem z elementem sterującym całą konstrukcją. Nad tą aplikacją jest kolejna aplikacja. Aplikacja nasza autorska. Aplikacja, która kontroluje aplikację łączącą się z tym robotem. Jednak, jeśli my jesteśmy w innym miejscu i chcemy wydawać polecenia temu robotowi, to gdzieś jednak te komunikaty muszą przepływać. Musi być przepływ tej informacji. I te informacje przepływają przy pomocy aplikacji webowej, aplikacji, która znajduje się w chmurze obliczeniowej. Trzecia aplikacja, a w zasadzie czwarta, bo jeszcze mamy tą podstawową aplikację, która steruje robotem, znajduje się na urządzeniu osoby sterującej. Czyli załóżmy, jestem teraz w Gdańsku, jestem na przykład też w Gdyni, mam przy sobie telefon z aplikacją sterującą, klikam w niej przycisk porusz się w lewo, aplikacja wysyła komunikat do chmury, chmura obliczeniowa przesyła ten komunikat do aplikacji, załóżmy w Lublinie, aplikacja znajduje się na tym telefonie w Lublinie, nie przy robocie, tamta aplikacja przekierowuje ten komunikat. W zasadzie przetwarza go i klika w aplikację sterującej robotem, dzięki czemu robot wykonuje nasze polecenia. Z takich fizycznych elementów robota przewidzieliśmy to, że robot może mieć kilka problemów, między innymi taki problem jak brak energii, ponieważ jeśli by była jakaś dłuższa konferencja, to mógłby szybko się rozładować. Dlatego w robocie umiejscowiliśmy również miejsce na powerbanka, którego można w szybki sposób mieć na kolejnego i robot całą konferencję będzie mógł
z nami współpracować. Oprócz tego myśleliśmy jeszcze o aspektach bezpieczeństwa. Załóżmy, że ktoś by się nam wkradł do naszego systemu, zaczął przyjmować kontrolę nad robotem i on wykonywałby polecenia, których my byśmy nie chcieli, żeby zaczął na przykład poruszać się w stronę przepaści, żeby na przykład spadł z krzesła lub ze stołu. W tym przypadku możemy wykorzystać mechanizm automatycznego zerwania połączenia. Załóżmy, że ten robot się porusza, nie sterujemy i chcielibyśmy, żeby się zatrzymał. Wystarczy, machniemy przed nim ręką, a robot, tak jak tutaj widzieliśmy, pokaże nam efektywną animację, jednocześnie zrywając połączenie z osobą sterującą. Tymi robotami możemy sterować w kilku trybach. Pierwszy tryb to jedna osoba sterująca, jeden robot. Drugi tryb to jedna osoba sterująca i kilka robotów. Oraz trzeci tryb to wiele osób sterujących wieloma robotami. Co ciekawe, te osoby mogą sterować tymi samymi robotami. Więc kombinacje myślę, że mogą zaspokoić wszelkie potrzeby na dowolnej konferencji lub dowolnym innym wydarzeniu. Dobrze, dziękujemy bardzo za uwagę. Chcielibyśmy zaprosić również do odwiedzenia naszych social mediów. No i tutaj dodam, że dzięki naszemu rozwojowi organizacji Koła Biznesu w sposób efektywny w czasie pandemii przybyło nas ponad 20 osób. Już widzę, że jeszcze na czacie dostaliśmy jakąś informację, to uruchomię. Okej, jak zmieniłem obraz, to chyba nie mogę uruchomić czatu. Nie wiem, czy było jakieś pytanie może do robota? Czy się pojawiło? Chyba nie. Okej, to jeszcze na końcu dodam, że planujemy jeszcze dalszy rozwój naszego robota. Między innymi planujemy dodać elementy rozszerzonej rzeczywistości, ponieważ gdy osoba, która będzie obserwowała obraz z tej kamery, z tej konferencji, będzie miała cały czas widok, co się dzieje na tej konferencji. I na przykład ciekawym elementem było, gdyby się patrzyło na jakiś obiekt fizyczny, załóżmy na silnik, i na tym silnikiem pokazywałyby się informacje dodatkowe, na przykład z specyfikacją tego silnika. Elementy rozszerzonej rzeczywistości w znacznym sposobie mogły zwiększyć jakość nauczania oraz przepływu informacji przez cały proces sterowania tym robotem. Także bardzo dziękujemy. Jeśli byście mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, to zachęcamy. My zachęcamy, tak jak Sandra wspomniała, do obserwowania naszych social mediów i życzymy miłego dnia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za wygłoszenie prezentacji. Poprosimy teraz panią Marię Gabelko o wygłoszenie swojej pracy. We'll now ask Maria Gabelko to present her paper, which title is The Use of Loyalty Program as a Digital Tool in the Collection of Data and Forecasting of Future Sales. Good morning. I start share my screen. Oh. So can you see my presentation? Yes, we can, and we can hear you very well. Okay, now I'll start. So my topic is a digital tool in the collection of data and forecasting of future sales. I will first of all explain what is the importance of using loyalty programs, and then I will discuss all types, possible types of loyalty programs. And then I turn to the company, the given company when I had a traineeship and where I used the important information for my future calculations. And then I will determine the target audience of this company and do calculations. So, what is the importance of using loyalty programs? Nowadays, there is a big and hard competition between companies who produce the same products, and loyalty programs is just a tool which can maybe not attract new customers, but somehow to attract customers who already were interested in any products. So the types of loyalty programs, first one is a discount program. That means that a customer once who has
bought one product, he or she receives a special card, and then he or she can use this card and receive some bonuses or discounts. Next one, bonus, the main difference with the first program is that in this program, customer can decide when to use these discounts or just to accumulate these discounts and not to use at all. Multi-level program contains all characteristics of previous two programs. What about partnership? This type of loyalty program means just a partnership between companies, two companies. It's like just in B2B sector. So next one is a program with a paid partnership. Oh, I'm sorry. So it's a subscription that gives you access to a more comfortable service. And valuable, it is when a customer shares, has the same worldview, lifestyle with a company. And it's not interesting for him to have any discounts. So and now I explain my company where I had a traineeship. This company is Knauf Gips Kuban. So first of all, I'd like to explain you that Knauf as a general company has had office in Germany. And then this company had a subdivision into another affiliates in different countries and also in Russia. And in Russia, this company has such name as Knauf Gips. And Knauf Gips also has a subdivision into several affiliates. And in Krasnodar region, this affiliates is called Knauf Gips Kuban. And Knauf Gips Kuban has two different affiliates, so-called affiliates. First one is factory, and another office is just office that is has specialty only in marketing decisions. So the loyalty program which Knauf Gips Kuban use is called K-Profi. And to know what program especially suits for this company, definitely, we should know the target audience of this company. And the target audience, we can divide this target audience into students and professors, brigadiers, dealers, and DIY stores, building companies, architects and designers, and also end consumers. And Knauf Gips Kuban pays more attention to brigadiers because this type of target audience is just customers who usually buy such products. And what is this target audience of brigadiers? It's, for example, brigadiers, one head of a group of professionals. It's, for example, team from five people. And average bill for the purchase of Knauf materials is about 250,000 rubles. So how this loyalty program works and what are the advantages of this program? People, especially brigadiers, people who work in this sector, who use this program, they have an opportunity to communicate with other
professionals in the sphere using such program and contest with them and even to give advice in different products way which they buy. It's like giving giving some advice into these products. And this loyalty program gave me an opportunity to collect some data from only from Federal Southern District, which is in the south of Russia. And this original panel data set is much bigger than that one. And here I just sum up some information. During several years since 2018 until 2019, and here we can see some of products in each small and big city. And from those cities, I just I have chosen just only one more respectable city. Where I can use data for future calculations. And I have chosen a dynamic econometric model for forecasting of sales. That was just the result of my calculations. And this formula I used to calculate future sales for these years. It's also just a result. And here all columns represents just each city. And here we can see the biggest value, which represents just one city. And it was Rostov-on-Don. And here I used just data of one city to calculate future sales. So in conclusion, I just want to say that I took into account just only one part of a target audience, and this loyalty program does not fit all sectors, all spheres. It's just more useful, for example, for product shops, but not for construction. Construction materials producers, because this target audience is much different, and there is no opportunity to collect data of all customers, not only for brigadiers and professionals. So it's my references, and that's all. Thank you very much for your attention. Teraz. Dziękujemy bardzo za wygłoszenie prezentacji. Thank you very much for presenting your papers. Teraz poprosimy autorów referatu, który zajął trzecie miejsce, o prezentację ich pracy. To Izabela Król, siedząca po mojej prawej stronie, oraz ja. Tematem naszego referatu jest lokalna zmiana postrzeganej jak kości usług lekarza rodzinnego podczas pandemii w regionie lubelskim. We will also ask the authors of the paper that took the third place to present their work, Izabela Król and Patrick Dubois, which is myself. The theme of the paper is local change in the perceived quality of GP services during a pandemic in the Lublin region. Już udostępniamy prezentację. Czy prezentacja jest widoczna? Patryku, jeszcze mam jedną prośbę. Jak masz ten górny pasek, jest przycisk More albo trzy kropki na końcu. No.
wciśnij go i tam masz takie pole Hide Floating Meeting Controls. Okej. Dziękuję. I to wciśniesz, to po prostu nam takie szare paski znikną. Zniknął już pasek? Tak, masz jeszcze jakieś szare, oto tam, gdzie masz myszkę w tym momencie jest coś, abyś to mógł... O, dobra, super, już możesz prezentować, śmiało. Dobrze. Szanowni Państwo, tematem naszego referatu naukowego jest pandemia COVID, a reorganizacja usług medycznych w regionie lubelskim. Celem niniejszej pracy jest wskazanie pozytywnych i negatywnych skutków prowadzenia teleporad. Mimo niewielkich rozmiarów przeznaczonych na artykuł, podjęliśmy w nim kilka kwestii. Pierwszą z nich jest określenie charakteru kryzysu, jakim jest pandemia, o czym opowiemy więcej na następnym slajdzie. Oprócz tego nakreśliliśmy sytuację gospodarczą wynikającą z pandemii. Zgodziliśmy się ze sformułowaniem występującym w jednym z rozdziałów książki Przyszłość zarządzania, wyzwania w dobie postglobalizacji, iż należy stworzyć trzeci poziom zarządzania, nastawiony on będzie na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Zachęcamy osoby zainteresowane zarządzaniem i zarządzaniem kryzysowym do zapoznania się z tą pracą, ponieważ zawarte są w niej przemyślenia wielu znanych i cenionych naukowców. Coś tutaj nam się... Zaczęła nam się prezent. Rozpoczniemy od wyjaśnienia użytego przez nas sformułowania, czyli czarnego łabędzia. Termin ten w ekonomii oznacza wydarzenie, które jest niemożliwe do przewidzenia. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że ono się wydarzy ze względów logicznych, że tak powiem. Często tego typu wydarzenia mają negatywny wpływ na gospodarkę państwa, a nawet całego świata. Przykładami takich wydarzeń był zamach na World Trade Center, Brexit albo kryzys na rynku ropy naftowej. Według Taleba, Nassima Nicholasa Taleba, który rozpowszechnił stwierdzenie czarnego łabędzia, jest to spowodowane tym, że ludzie postrzegają świat prostszym niż jest on w rzeczywistości, nadają zbyt dużą uwagę informacjom faktograficznym i próbują je kategoryzować, a również tego, że modele, które są wykorzystywane, są uproszczone, uproszczają rzeczywistość, a w rzeczywistości są one o wiele bardziej skomplikowane. Specjaliści z różnych dziedzin starali się przewidzieć rozwój, zakres oddziaływania, możliwe negatywne konsekwencje globalizacji. Jednak w wyniku kryzysów i katastrof, na przykład pandemii, doszło do zintensyfikowania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków globalizacji. Przykładem takiego kryzysu jest właśnie pandemia. Wpłynęła ona nie tylko na gospodarkę, wymusiła zmiany zarówno w placówkach oświatowych, urzędach i różnego rodzaju instytucjach. Musiały one przenieść oferowane usługi do trybu zdalnego. Nie miały wyboru, bo miały wybór jedynie taki, że mogą zaprzestać działalność albo przejść właśnie do trybu online. A spowodowałoby to spowolnienie rozwoju gospodarki, gdyby większość przedsiębiorstw doszło do takiej konkluzji. Jeśli chodzi o społeczne aspekty związane z pandemią, obecność jej odbiła się na sytuacji majątkowej dużej części społeczeństwa. Restrukturyzację musiała przejść również branża świadcząca usługi medycznej, której badaniom poświęciliśmy kolejną część pracy. Badania, które wykorzystaliśmy w naszym referacie, zostały przeprowadzone przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Wydziału Zarządzania na Politechnice Lubelskiej. Dzięki pani profesor Ewie Bojar, opiekun Koła Naukowego Menadżerów, mieliśmy tą przyjemność, aby w tych badaniach czynnie uczestniczyć, opracowując ich wyniki, jednocześnie mając głębsze spojrzenie na to, jak takie badania wyglądają i jaki jest rzeczywisty stan faktyczny. Na następnym slajdzie przejdziemy do wyników badań, które właśnie opracowywaliśmy w naszej pracy.
Z 1000 osób ankietowanych 452 osoby korzystały z usług lekarza rodzinnego od rozpoczęcia pandemii. Jak możemy zauważyć na pierwszym wykresie, to jest ten w lewym górnym rogu, 32% ankietowanych z tych osób, które korzystały z porady, zauważyły wydłużenie procesu leczenia, nieskuteczne leczenie, czy też właśnie wydłużenie procesu diagnozowania, niewłaściwą diagnozę leczenia w porównaniu do konsultacji stacjonarnej, która była wcześniej. Na kolejnych dwóch slajdach mamy przedstawione negatywne efekty wprowadzenia teleporady oraz pozytywne efekty wprowadzenia teleporady. Co możemy zauważyć? Negatywów jest znacznie więcej. Ludzie zauważają te negatywy częściej i są bardziej zdecydowani, jeżeli chodzi o weryfikowanie i obserwację takich właśnie efektów. Co możemy zauważyć, co też jest ściśle powiązane z wynikami naszego pierwszego wykresu? Brak badania fizykalnego wykonanego przez lekarza, to, że ludzie nie potrafią opisywać tak dokładnie swoich objawów, nie mogą ich pokazać, może znacząco wpływać na czas diagnozy, na czas leczenia, czy też na skuteczność tego leczenia. Idealnie podsumowuje to nasz wykres trzeci, który określa stopień zadowolenia pacjentów z uzyskiwanych w trakcie pandemii porad lekarza rodzinnego i jak możemy zauważyć, większość z nich w skali 7-stopniowej wykazuje to zadowolenie na bardzo niskim poziomie, czyli minus 2 i minus 1. Także pomimo swojego ogólnego niezadowolenia zauważają jednak pewne plusy, takie jak możliwość uzyskania porady nie wychodząc z domu, czy też recepty na stałe przyjmowane leki, aczkolwiek zdecydowana większość wyraża się dość negatywnie o chwilowej sytuacji i jest w stanie wskazać bardzo dużo negatywnych efektów, które zaobserwowały w własnym życiu, na własnym przykładzie. Na szczęście osoby te jednocześnie wskazały pozytywne cechy wystąpienia właśnie konsultacji elektronicznych za pomocą internetu. Jest to łatwe uzyskanie e-recepty i możliwość skorzystania z porady bez konieczności wychodzenia z domu i spędzania czasu na staniu w kolejce czy załatwianiu formalności z tym związanych. Sytuacja pandemiczna nie jest łatwa, sprowadza ona na gospodarkę wiele problemów, jednak pojawiają się w niej również pozytywy. Nie ma jednak wątpliwości, że obecną sytuację można nazwać kryzysem i jest sztandarowym przykładem czarnego łabędzia. Na tym chcieliśmy zakończyć swoją prezentację. Na slajdzie jest widoczny kontakt do mnie i do Izabeli. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. W razie jakichś pytań również prosimy, piszcie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za udział w otwarciu. Zapraszamy Was teraz na 15-minutową przerwę kawową, a po przerwie odbędzie się pierwsza część prezentacji referatu. And now we would like to invite you to a 15-minute coffee break, and after the break, the first part of the presentation of papers will be held. Dziękujemy.
Gotowe. Wracamy już po przerwie. I nie przedłużając, poprosimy o zaprezentowanie swojej pracy pana magistra inżyniera Damiana Kostyłę oraz Alicję Zielonkę z Politechniki Lubelskiej. Wygłoszą oni referat pod tytułem Rola zarządzania kryzysowego podczas blackoutu. Ok, momencie, bo musimy udostępnić prezentację. Dobra, czy widać naszą prezentację? Tak, widać prezentację, słychać wszystko. Super. W takim razie witamy serdecznie. Ja nazywam się Damian Kostyła, ze mną jest Alicja Zielonka i dzisiaj przedstawimy wam prezentację na temat roli zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia blackout. Każde państwo w swojej polityce gospodarczej posiada zbiór zamierzeń i działań, które są nazywane polityką energetyczną. Jej celem jest zabezpieczenie dostępu do różnych form energii po jak najbardziej możliwie niskich kosztach. Bezpieczeństwo energetyczne jest najważniejszym celem polityki energetycznej w większości państw, w tym także w Polsce. Polityka energetyczna musi uwzględniać zależność między zużywaniem energii, wielkością PKB, standardami ochrony środowiska, a także stabilnością i pewnością dostępu do energii. Krajowy System Elektroenergetyczny, w skrócie KSE, to jest funkcjonujący w Polsce zbiór urządzeń pozwalających na transport energii elektrycznej bezpośrednio od producentów, którymi są elektrownie, do konsumentów, czyli nas, odbiorców, do każdego z naszych domów czy uczelni, przy użyciu linii energetycznej. Cała droga przesyłu prądu przebiega z elektrowni przez stacje średniego napięcia na wysokie napięcie albo na najwyższe. W naszym wypadku w Polsce linii najwyższego napięcia jest bardzo mało, a ta, która istnieje, jest nieczynna. Następnie transportowana energia przechodzi przez transformatory najwyższego napięcia, w naszym wypadku w Polsce wysokiego napięcia na średnie napięcie, następnie liniami średniego napięcia dociera do lokalnych sieci rozdzielczych niskiego napięcia i stamtąd już bezpośrednio liniami napowietrznymi bądź kablowymi trafia do naszych gniazdek. Wszystko jest dobrze wtedy, kiedy energia do nas dociera, jednak przerwy w dostawach energii są nieuniknione. Jedne są krótsze, drugie dłuższe. Im są krótsze i im ich jest mniej, tym lepiej, bo nie powoduje to wzrostu współczynników SAIDI i SAIFI odpowiedzialnych za ilość przerw długich i bardzo długich oraz częstość przerw długich i bardzo długich. Jednak zdarzają się sytuacje, w których energia nie płynie do nas i nie mamy nad tym kontroli. Taka sytuacja to blackout, czyli awaria systemu energetycznego na bardzo szeroką skalę, nad którą nie sposób zapanować. Nie można powiedzieć, że istnieje jedna konkretna procedura, której uniknięcie pozwala nam na gwarancję, że blackout nie wystąpi. I taką wizualizację wystąpienia blackoutu przedstawiamy właśnie teraz na tym slajdzie, gdzie całe miasto zostaje odcięte od zasilania i nie ma możliwości dostarczenia go z innej strony, ponieważ wszystkie źródła zasilania tego miasta zostały pozbawione napięcia. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, głównie ze względu na to, że największe zagrożenie takim blackoutem dotyka szpitale. Mimo iż mają one zasilanie rezerwowe, mają kilka źródeł zasilania, to nie da się przez długi czas tak funkcjonować. A co w sytuacji, gdy blackout trafi się w momencie, gdy jest prowadzona jakaś operacja? Wtedy jest zagrożone życie ludzkie i niestety znikąd szukać pomocy. Czy blackoutu da się uniknąć? Odpowiedź niestety nie jest dobra, ponieważ nie ma metody, która dawałaby gwarancję, iż blackout nie wystąpi. Dlatego też jedyna słuszną drogą jest odpowiednie przygotowanie się na wypadek jego wystąpienia. Przede wszystkim minimalizacja ryzyka zajścia tego skrajnie niekorzystnego i jakże niebezpiecznego zjawiska.
Dużą rolę w tym procesie odgrywa proces automatyzacji sieci elektroenergetycznej, umożliwiający znacznie szybszą reakcję systemu na zmiany mające miejsce w czasie pracy sieci, a także redukujący czas rekonstrukcji sieci do minimum, celem ograniczenia czasu stanu beznapięciowego na jego najmniejszym obszarze. Wszystkim zarządza minister gospodarki wspomagany przez specjalistów elektroenergetyki. Powołuje on zespół zarządzania kryzysowego, wprowadza także ograniczenia w dostawie i poborze energii elektrycznej. Prezes Urzędu Regulacji Energetycznej kontroluje stosowanie ograniczeń. Największe oraz najtrudniejsze zadanie należą do polskich sieci elektroenergetycznych Operator SA, które muszą zakupić energię elektryczną dla pokrywania strat pozostałych w sieci przesyłowej. Zgłosić do odpowiednich służb konieczność wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, ale także zrealizować te ograniczenia. Operator musi także uruchomić działania zawarte w planach reagowania na wypadek wystąpienia awarii. Najważniejszymi procedurami przeciwdziałania blackoutowi bądź minimalizacji jego wpływów jest działanie w sytuacji zagrożenia lub zakłócenia funkcjonowania regionalnych dyspozycji mocy, zapewnienie ciągłości funkcjonowania regionalnych dyspozycji mocy, przetwarzanie regionalnych dyspozycji mocy, zasady współpracy z właściwymi centrami zarządzania kryzysowego i zasady komunikacji wewnętrznej. To wszystko ładnie brzmi, natomiast wymaga bardzo dobrej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami powołanymi przez ministra gospodarki, aby wszystkie działania mające na celu redukcję, powiedzmy, strat ponoszonych przez wystąpienie blackoutu były jak najlepiej skoordynowane i to przywracanie zasilania na jak największym obszarze odbywało się jak najszybciej i jak najsprawniej. Podsumowując, w zarządzaniu kryzysowym w sytuacji awarii sieci elektroenergetycznej ważne jest zagwarantowanie ciągłości dostawy krytycznych usług oraz zminimalizowanie zagrożeń utraty krytycznych ataków spółki. Ważne jest określenie zasobów objętych szczególną ochroną, a w konsekwencji opracowanie rozwiązań alternatywnych, ale także minimalizacja strat czasu i energii na przywrócenie lub odtworzenie infrastruktury energetycznej w spółce. Całokształt działań wymaga odpowiednio oparcia o dobrze skonstruowany i odpowiednio wcielony w życie plan zarządzania kryzysowego, który gdy jest wypracowany i umiejętnie wprowadzany w życie, uratuje nas z niejednej opresji. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Wam bardzo za wygłoszenie pracy. Poprosimy teraz o wygłoszenie referatu Aleksandrę Prócnal z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem jej pracy jest analiza działań polskich startupów w czasie pandemii na podstawie raportu Polskie Startupy 2020 COVID Edition. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać wszystko. Dobrze. Widzimy prezentację. Cieszę się bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Prócnal. Jestem absolwentką Politechniki Lubelskiej oraz byłą członkinią organizatora dzisiejszego wydarzenia, czyli Koła Naukowego Menedżerów. Aktualnie reprezentuję Uniwersytet Wrocławski oraz Koło Naukowe Briefly. Moje dzisiejsze wystąpienie będzie dotyczyło analizy działań polskich startupów w czasie pandemii na podstawie raportu Polskie Startupy 2020 COVID Edition. Na początku przybliżę Państwu temat definicji startupu, następnie opowiem, jak wygląda sytuacja działalności startupów w dobie pandemii oraz o pandemicznym rollercoasterze. Termin startup wywodzi się z języka angielskiego i oznacza uruchamianie. W sytuacjach nieoficjalnych pojęcie może oznaczać rozkręcanie biznesu. Literatura podaje wiele różnych definicji tego terminu, co pozwala na zdefiniowanie pojęcia startup jako nową, niedawno otwierającą się działalność bądź organizację, nie wykluczając mikro i małych firm. Z ideą na dane dobro,
lub usługę, która szuka swojej najlepszej wersji modelu biznesowego na rynku. Codziennie na świecie powstaje 137 tysięcy nowych startupów, z czego 120 tysięcy odnosi klęski. Jednakże na 10 startupów działających ponad 24 miesiące przetrwa tylko jeden z nich. Problemem, który stwarza największe trudności, jest złe określenie potrzeb klienta oraz inwestycja finansowa w wykonanie produktu. Pandemia, działalność startupów. Po raz szósty Startup Poland prezentuje raport. W tym roku to raport Polskie Startupy 2020 COVID Edition, którego próba badawcza liczyła 1400 respondentów, 16 ekspertów, a sam raport 72 strony. Dane wynikające z raportu pokazują, że sektor nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań, które często są istotą działalności startupów, znajduje się w przyzwoitej sytuacji w porównaniu z pozostałymi branżami. Co ciekawe, więcej niż co czwarty startup deklaruje, że pojawienie się pandemii w żaden sposób nie wpłynęła na jego funkcjonowanie, z czego wynika, że działa on na wcześniejszych założeniach i planach przyjętych przed jej wybuchem. Wśród tej grupy startupów brak wpływu sytuacji epidemicznej na biznes przejawia się najczęściej poprzez uniknięcie utraty żadnych kluczowych pracowników oraz realizacji strategii wejścia na nowe rynki zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Prawie co trzeci respondent wskazuje, że została utrzymana płynność finansowa. Identyczny odsetek liczący 31% wskazuje na utrzymanie liczby nowych odbiorców, ich usługi bądź produktu zgodnie z wcześniejszymi prognozami. Dodatkowo 29% z nich nie zauważa zmian wśród swojej lojalnej klienteli oraz spadku sprzedaży. Elastyczność startupów i ich łatwe dopasowanie się do zmian widoczne jest bardzo wyraźnie. Ponad 1/4 polskich startupów zmieniła dotychczasowy model biznesowy, zauważając nowe szanse i możliwości płynące z pandemii koronawirusa. Startupy zaobserwowały szanse wzrostu przychodów w innym modelu, zmianę w relacjach z klientami czy kanałach dystrybucji. Raport przygotowany przez Startup Poland to niestety nie tylko optymistyczne oraz obiecujące informacje. W badaniu 39% respondentów ocenia wpływ pandemii na działalność firmy w sposób negatywny. Wśród nich ponad połowa zauważa brak nowych odbiorców, usług lub produktów, a 30% z nich dotknęły spadki sprzedaży. Jeśli chodzi o pandemiczny roller coaster, autorzy badania podkreślają, że pandemia wywołała na rynkach światowych istny roller coaster. Sytuacja ta dotyczy także Polski. Jedni znacząco odczuli spowolnienie gospodarki, inni podwoili lub potroili sprzedaż swoich usług czy produktów. Najważniejsze fakty wynikające z analizy raportu to: percepcja wpływu pandemii na działanie startupów jest bardzo podzielona. Z nich 39% z nich jest negatywnie, ocenia ją negatywnie, a 34% pozytywnie. Nowi odbiorcy i lepsza sprzedaż w połączeniu z utrzymaniem pracowników to oznaka sukcesu startupów w dobie pandemii. Brak nowych odbiorców usług lub produktów bądź spadki sprzedaży to objawy pogorszenia sytuacji z powodu pandemii. Większość polskich firm nie zamierza zwalniać pracowników, tylko 6% planuje redukcję. Ponad połowa ankietowanych skorzystała z tarcz antykryzysowych. Startupy, które zdecydowały się na nie, sięgały przede wszystkim po pożyczki lub zwolnienia z ZUS. Ponad 1/4 startupów zmieniła swój model biznesowy, o którym już wcześniej wspomniałam, widząc wynikające z tego korzyści, między innymi przychodowe lub zmianę w relacjach z klientami. Aż 80% firm wykorzystuje własne środki w finansowaniu działalności, a 32% badanych generuje właśnie wyższe przychody niż rok temu. Dziękuję bardzo, to wszystko z mojej strony. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Aleksandrę, która była członkinią naszego koła. Poprosimy teraz o wygłoszenie referatu panią Annę Baliewę, której tematem jest Crisis as a Stimulating Factor of the Moscow Exchange Development. Good morning. Well, I hope that you can see and hear me perfectly well, as my presentation too. Yes, we can both see and hear you. Okay, thank you. So today we're going to talk about my topic, Crisis is a Stimulating Factor of the Moscow Stock Exchange Development.
Well, this topic is really relevant because many people consider that crisis is a really negative effect, which we can't escape. We can really predict the crisis. We can be prepared for the crisis, but we can't escape the crisis. And many people consider that crisis is a really negative situation. However, other people believe that crisis can bring some benefits. And today we are going to look on one of the examples of the benefits from the crisis to the Moscow Stock Exchange. So here you can see the world stock market capitalization. Well, despite the pandemic, the stock market showed a phenomenal rally in 2020s. As you can see at the beginning of this year, the situation on global stock market was stable and favorable. That was the same for all national stock markets. However, the rapid spread of the coronavirus infection paralyzed the Chinese production and then its economy. That immediately affected the economy of all countries, as we can see the down of this graphic, that was a kind of domino effect. However, if you can see in the end of this graphic, you will see that the point market capitalization is even higher than it was before the crisis. So now we're going to know why it happened and why the crisis was beneficial for stock exchange. First of all, in order to reduce negative impact of the pandemic of the economy on the economy, the government of different countries took some measures that was low key rates, helicopter money, which were given to people from the government's extensions of deadlines for paying taxes and debts. And all of this caused a record liquidity inflow to the stock market. Why it was to the stock market? First of all, people were disappointed with bank deposits because they wasn't even to save the money. That is why people started taking money out of the cheap bank deposits and investing in stock money, in stocks. And if we're talking about the Moscow Stock Exchange, for example, there were more than 5 million people opened their brokerage accounts in 2020s. It was more in the all previous years. And to be honest, I was one of these 5 million people who started this investing period of time during this pandemic situation. And here you can see the SWOT analysis for the Moscow Exchange Group. The Moscow Exchange was, it is still one of the most youngest exchanges in the world, but in any case, it has some strengths and opportunities. And during the pandemic situation and the crisis, most of the strengths and opportunities helped the stock exchange attract more people and so on. As paradoxically, the stock market are not benefit from the rapid economy recovery right now, because the faster the real sector recovers, the more liquidity it draws from the exchanges. And liquidity is really important for exchanges. So this must be all for my presentation. Thank you for your attention. If you have any questions, you're welcome. Presentation. We would like thank you for your presentation. Now we would like to ask Polina Konogrej and Julia Niszuk to present their presentation. Title of their work is Galleries and Museums in the Era of COVID-19 Pandemic. Hello. I can hear you. Can you see? Oh, no. Yes, we can see your presentation and we can hear you very well. Okay, great. It's perfect. Our topic is galleries and museums in the era of the COVID-19 pandemic. My name is Julia Niszuk and my colleague is Polina Konogrej, and today we present you our research. Well, and to begin with, I would like to say that our study looks at the impact of the coronavirus pandemic on the museum field. The main transformations in this direction, as well as the consequences, have been studied. Since the topic did not gain popularity in writing research and scientific
in papers, we use the data of information portals as well as statistical data. And the studied theoretical data were examined in detail on the example on the theoretical gallery. So in the next slide, you can see that a study by UNESCO and the International Council of Museums found that nearly 13% of more than 85,000 museums around the world were closed. Worse, due to the isolation of COVID-19, social distancing, and the resulting loss of funding, they may never open up. This is more than every 10th museum and an unacceptably large loss. And a serious minus is expected in the museum's budget at the end of the year, but many museums don't have any financial cushion. And if the local authorities now raise the issue of reducing their voluntary spending on culture, then such cost savings will be a mistake. Because after the crisis, a discussion will flare up about how to bring life back to the cities. And the key word here is culture. So investing in culture is a must. And now I would like to talk about the one example of Italy. And you can see this in the next slide. Italian museums began to open after the government awarded them a compensation of 55 million of euro, in addition to the famous institutions that have formed a kind of safety cushion. In Italy, there are about 500 state museums that are unable to cover their losses incurred. However, the pandemic hit everyone hard. For example, the Uffizi reported that their losses amounted to more than 10 million of euro, and this is not the limit because the tourist flow will not resume in the same volume for a long time. Okay, and then we just want to talk about exactly Tretiakov Gallery. At the beginning of 2020, the Tretiakov Gallery lost about 2.7 million rubles daily income because it's also necessary to pay for the maintenance of the building. This feature was already more than 3 million a day. And looking at experience of European and Asian colleagues, the museum management sent some of employees who were not involved in the reception of visitors were transferred to a remote mode of work with the payment of 2/3 of the salary. It should be noted that the entry staff of the museum was completely preserved, all remained their jobs. All services, including accounting, were transferred to electronic document management system. It should be noted that the transition to online platforms was very successful. The museum has developed as unusual format of video tours. And here you can see our QR code and you can go to the official site of Tretiakov Gallery and looking for something more. And I just want to talk about their video. The museum has developed an unusual format video tours, like I said earlier, and the head of the gallery, Zemfira Trigulova, invited the most unexpected guest to shoot the film Tretiakov Gallery. For example, a rock musician, Sergei Shnurov, who is known for his strange performances. The film is presented to the view as a dialogue of people with different points of view on one topic, or painting, artist, or historical period, or which move from hall to hall. And it makes viewing extremely interesting and dynamic. And the number confirm this. This issue has collected more than 1 million views on YouTube. Every day, the official website on the museum of the museum is visited more than 2 million people, and the YouTube channel is visited by more 4 million people. The Tretiakov Gallery opened in offline format in 3rd July of 2020, but with some restrictions. Now, at the entrance to the museum, each visitor is measured his temperature, asked to put some mask and disinfect their hands. The gallery is visited by sessions, and this synchronization of work allowed to
Tretiakov Gallery to enter the 100 most visited museum in the world in last year. And summing up, we just want to say that even through museums, galleries, and exhibitions have entered the online format, they will not remain there. Our opinion is that visiting museum is certain way of life. You can't replace it by looking at photos on the couch. And in addition, in the online format, museums must compete with such giants as, for example, Netflix and etc. And I would think that it's really difficult. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. Now we'd like to ask Balsam Salem to present work. The title of the paper is Management Crisis in Denmark. Good morning. Please confirm whether you see my screen or not. Yes, we can see. Okay, thank you. Okay, so my topic today is about crisis management in Denmark. So I will start by an introduction, then we will see how has Denmark reached to manage COVID-19 crisis. After that, we will move to the measures taken by Danish companies to deal with the pandemic. And finally, I will end my presentation with a conclusion. So Denmark, as you know, is a developed industrialized country where the state and other public authorities exercise considerable regulatory control, providing comprehensive services and benefits to all citizens. In May 2020, while the entire world is being hard hit by a novel emerging coronavirus, Denmark had a total of 9,311 cases and 460 deaths, whereas other countries such as Switzerland, roughly similar in size and population, and only 1,000 kilometer distance from Denmark, have already accumulated 3 times more cases and deaths. Denmark's approach to dealing with the coronavirus pandemic could be best summarized by saying, act fast and act with force. Despite the relatively low rate of corona incidents in Denmark, measures to combat COVID-19 were taken as part of a precautionary principle. And some of these measures are sending public employees who do not have a core function to home, closure of borders, banning gatherings of more than 10 people and shopping malls, restaurants, hairdressers, and several other stores were closed. The Danish government had as well issued guidelines such as frequent hand washing, avoiding physical contact, and maintaining a safe distance between people in public space. The Danish government and parties in the Danish parliament have introduced a series of economic measures aimed at preventing layoffs, relieving the labor market, and helping Danish companies get through the crisis without going bankrupt. Few of the economic measures are wage compensation scheme for employees at risk of having their contracts terminated. Actually, the state pays 75% of the employee's monthly salary up to 4,000 euro, and the company pays 25% of the employee's salary. Companies with a loss of income of more than 40% can obtain 3 months of temporary compensation of 25% to 80% of the fixed costs. And large companies can also defer payment of VAT and social charges in April, May, and June. Now we will see how Danish companies dealt with COVID-19. I will start by banking industry. Actually, many financial institutions have installed video calling equipment in some of their branches so that customers can still have a face-to-face contact without being at risk. They give their employees the option to organize their working days and weeks by themselves. They invest in virtual communication tools such as Microsoft Teams, Skype, and Yammer for customer support and group meetings. They provide the staff with a range of IT kit to meet their home working needs and provide one-off grants for items such as desks and chairs as Danske Bank did. They provide also faster payment to suppliers and compensation payment to employees. And finally, they create step-by-step guides specifically for older customers to help them do their banking safely from home.
Moving to agri-food industry, actually each organization has implemented strict COVID-19 related measures to secure the safety of employees and the uninterrupted production. Companies signed a local agreement on how work should be organized, so shifts avoid meeting each other, how workers must act at their workstation in terms of disinfection of everything they are coming into contact with during shifts. If we talk about textile industry, we can mention as an example, Eco Company, specialized in shoes production and distribution. Actually, it has learned that one of the most effective ways to reduce the spread of the virus is to maximize social distance. It has taken a number of steps to protect its employees and customers, such as closure of the stores and maintaining its online shop open, with commitment to provide the best possible service to its customers without making a delay in the shipment time. In addition to that, distribution companies such as supermarkets managed the COVID-19 crisis by setting up these restrictions, wearing bandages and visors, putting distance markings on the floor to make sure customers stay safe distance from each other in the queue, putting plexiglass in all of the stores, which ensures a physical distance between employees and customers, marking signs in several places in the store that inform about good hygiene and precautions when customers are shopping, having had alcohol at all entrances, and all employees have both alcohol and hand washing as a regular routine, setting up screens at the end of the payment line so that customers don't get too close when goods need to be packed, putting gloves in the fruits and vegetables department where customers are in direct contact with unpacked products, and increasing cleaning in all of the stores. Finally, I will put emphasis on the maritime transport industry, more specifically on Maersk company. Actually, the firm has implemented precautionary measures and continues to take an active role in limiting the spread of the coronavirus. And among these measures, the implementation of travel restrictions globally and the temporary closure of its offices with employees working from home. Initially, 4,000 employees worked remotely. In a matter of weeks, the company had to multiply this capacity by more than 10 to reach 45,000 people working from home. It has invested heavily in cybersecurity and cloud collaboration technologies to allow users to telecommute while remaining connected to Maersk networks. The company has implemented a significant number of measures of short reduce the risk of transmission of the virus. And finally, it called on the expertise of Orange Business Services to add network capacity and evolve self-managed Cisco remote access VPN. They therefore set up virtual teams that work 24 hours a day to meet the needs of employees around the world during the spread of the pandemic. To conclude, so Denmark is a safe society with well-functioning infrastructure and a high degree of security in critical fields, but some incidents are so severe and complex that they require not only strong crisis management, but also the presence of visibility and control, because if companies lack supervision, we will be driven into a permanently reactive state where they struggle to coordinate their response to disruption and scramble to manually estimate the impact and take last-minute corrective action to prevent a full force hit. But when companies have access to knowledge on potential sources for disruption and its impact, they have time to design and implement avoidance and mitigation strategies. COVID-19 was an unpredictable event with severe economic, health, and humanitarian consequences. Those companies which run into this unprecedented scenario will be ill-equipped to meet the challenges, hence the need to put into practice the principles of crisis management. So that's all for my presentation, and thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. And now we would like to ask Kulsimran Singh, who wrote about whose theme is Runcal startup activities in the era of the COVID-19 pandemic. Może to była. Please unmute your microphone.
Kulsimran, we can't hear you. Please unmute yourself. This blue button on your screen. Yeah. Hello, sir. Now, yes, we can hear you. Give me a minute, sir. You see my screen? Is it visible for you, sir? Yes. So, good morning, everyone. Today, I'm going to present and discuss the condition of startup activities in the era of COVID pandemic in brief. To do so, I will share my thoughts on what exactly the startup is, how COVID has impacted this sector. Sorry, sir, give me a minute. My computer is not working. Now you mute your microphone. Sorry, sir. Sorry for interruption. So let's begin with the what is startup. Startup is a young new organization founded or started by one or more than one entrepreneur focusing on innovation and unique service or product. Build startup technology, passion, a new business, and of course, innovation is required. It is evident that the startup has shown rapid growth over last few years, especially pre-COVID pandemic. But now COVID has brought many changes into the world. It has affected each and every sector, government policies, and every individual life to great extent. And in similar ways, it has left a remarkable impact on startup activities too. So there is due to COVID, companies are facing low cash flow. They are going out of cash at higher rate than it was before. And the reason behind it is low revenue and less market demand. Most of startups are small companies, so they are very much dependent on their handful of customers to keep the cash flow. But once sales are less, it impacted the whole organization, and cash flow is one of the best friend for any startup companies. Then there is a drop in business activities. COVID has impacted the economic condition of people. Customers are not as economically stable now than it was before. So they have less buying capacity, and as a result, there is less market demand. After this, the another challenge is high capital spending, distribution in supply chain, less interest from investors to invest money, and all these factors result into forcing the companies to lay off people, which indirectly affect the startup company itself, as they have less resources after layoff than before. So now there is a cash flow graph. Here are some of graphs and recorded figures validating the discussed challenges. As you can see the cash flow situation, it shows that there are only 14% of company who has more than 13 months stock for cash flow, and 13% of
with the capacity of cash flow for only one or 3 months, which is very bad situation. Similarly, we have a such figure for a decrease in market demand and less interest of investors, and there is a reason mentioned. Then we can view the number of companies laying off their percentages of employees during COVID pandemic. All these graphs are well documented in the article. To cope up with such situation, there is a next slide. To cope up with such situation and to make sure that startup sector get stabilized, there are many countries who took timely action, and they provide government support and implement using international policies. So there is a next slide. In terms of government support, they educated the employees and give alternative to most likely issues. Example, to handle drop in sale, it is suggested to use such resources as they can at lower cost. It means produce without need of putting more money into production, and companies should be able to sell it at an affordable price so customer can buy it. To reduce fear, with the help of government supports, companies started using natural resources and less layoffs. There are many countries like Hungary and Germany who offer a considerable amount of salary from government side for employees if they do not fire them. This is such a great step. Government also support to raise a fund and a reserve patent so another big companies cannot take advantages of such situations. In addition to it, there are more practice introduced by a government as share information support service for startup sector. So these were the government support, and in addition to it, there are some international policies also which help the startup. Example, like tax relief for companies. Example, there are 9% of countries who offer the tax relief while pandemic to help the startups. There are 90% of country who start providing low interest plan, and 60% of them accept late payments. Such initiatives do help the startups, and it helping nowadays as well. But as every coiners to slides sites, COVID also not only put blocker for startup growth, but is also considered as blessing in disguise for some companies. As every startup company has different mode of working, different sectors. So mainly startups related to healthcare did improve and made more profit than before due to known reasons. To learning has changed drastically. So online platform like Zoom, Teams, online courses had growth, and there is a far more opportunities for these activities to grow further. Our today's seminar is one of such example. Like here we are using Zoom, which might be offline if there was no COVID. So Zoom platform is better position right now. Other than this, company focusing on mobility, e-commerce, innovation, providing source of people to work from home and helping to cope with social changes are growing. So as said earlier, it is proved as a blessing in disguise for some of companies, and others are still trying to cope up with COVID, but government, individuals had made great progress, and we hope we will come out from this situation very soon. So thank you. Thanks for your patience for all. Thank you very much. We would like to ask all of you to fill in our forms, which we sent you on chat. Teraz poprosimy o wygłoszenie referatu
Sylwię Mróz i Dominika Janiszewskiego. Tematem ich pracy są działania startupów w dobie pandemii COVID-19. Cześć wszystkim, czy słychać mnie? Słychać. Czy widać prezentację? Tak. A jeszcze na pełen ekran będziesz włączać? Tak już. Okej. Przygotowaliśmy prezentację na temat działania startupów w dobie pandemii COVID-19. Istota oraz znaczenie koniunktury przedsięwzięć typu startup ma niewątpliwy wpływ na współczesną gospodarkę i poziom jej innowacyjności. Zważywszy na wysokie ryzyko niepowodzenia związane z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, muszą one rozwijać się wyjątkowo szybko, by sprostać dużym wymaganiom. Niepewność spowodowana wirusem bezsprzecznie ma wpływ na pozyskanie funduszy czy przekonanie do swojego produktu nowych odbiorców. Celem artykułu była charakterystyka przedsiębiorstw typu startup oraz przedstawienie wpływu, jaki ma na nie pandemia COVID-19. W części empirycznej wykorzystano dane statystyczne pochodzące z raportu Fundacji Startup Poland, Polskie Startupy 2020. Startup to przedsięwzięcie mające potencjał szerokiego wzrostu dzięki niszy rynkowej lub przewadze technologicznej, która nie została jeszcze zagospodarowana i wykryta. To organizacje projektowe z myślą o zyskaniu dużej skali w krótkim okresie. Ludzka instytucja stworzona z myślą o tworzeniu nowych towarów lub usług w warunkach skrajnej niepewności. Cechy przedsiębiorstwa typu startup. Sukces rynkowy innowacyjnych organizacji zależny jest przede wszystkim od przedsiębiorczości właściciela. Wiara w sukces, pomysłowości oraz zręczności definiowania szans rynkowych przez założyciela potwierdzoną umiejętnością wyciągania wniosków z wykonanych błędów stanowią o losie biznesu. Rysunek obok przedstawia cechy innowacyjnych przedsięwzięć. Startup, przedsiębiorstwo innowacyjne, przedsiębiorstwo uczące się, przedsiębiorstwo w początkowej fazie rozwoju, przedsiębiorstwo poszukujące rentownego, skalowanego modelu biznesowego, przedsiębiorstwo mające potencjał dynamicznego wzrostu dzięki przewadze technologicznej, przedsiębiorstwa, które działają w warunkach skrajnej niepewności. Globalne ujęcie ekonomiczno-społeczne pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 przedstawiana jest negatywnie. Media niemal każdego dnia informują o jej skutkach. Kolejne ograniczenia, lockdown, zwolnienia, a nawet przestoje produkcyjne. Wykres pierwszy prezentuje wpływ pandemii COVID-19 na działania startupów w Polsce w 2020 roku. Analizowane dane przedstawione na powyższym rysunku jednoznacznie wskazują, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie miała istotnego wpływu na działanie polskich startupowych przedsięwzięć. Na drugim miejscu według danych 25% uplasował się negatywny wpływ na funkcjonowanie innowacyjnych firm. Ostatnie miejsce na podium zajęło stwierdzenie, że sytuacja związana z pandemią wpłynęła raczej pozytywnie na działanie startupów. Według 11% respondentów realia uwarunkowane przez pandemię wpłynęły bardzo pozytywnie na aktywność polskich startupów. Wykres drugi przedstawia pozytywny wpływ pandemii COVID-19 na działania startupów w Polsce w poprzednim roku. W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła pozytywnie na działanie startupu? Co zmieniło się na lepsze? Z punktu widzenia zalet wynikających z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 należy zauważyć, że 56% respondentów jako pozytywną cechę wskazało pozyskanie nowych odbiorców ich produktu. Niewątpliwie istotne w korzyściach płynących z pandemii okazało się również to, że usługi oraz produkty wytwarzane przez polskie innowacyjne przedsięwzięcia zaczęły się lepiej sprzedawać. Bardzo ważny jest również fakt, że blisko połowa startupów wśród dodatnich cech podkreśla, że na przestrzeni minionych miesięcy nie stracili ani jednego strategicznego pracownika. Warto więc zauważyć, że polscy przedsiębiorcy w tym ciężkim czasie znaczącą wagę przykładają do problemu zachowania miejsc pracy. Wykres trzeci przedstawia negatywne poznania, z którymi
zbliżyły się startupy. Z danych przedstawionych na rysunku należy zauważyć, że ponad połowa badanych respondentów jako negatywną cechę wskazało to, że organizacji nie udało się pozyskać nowych klientów dla ich produktu. Ponadto równie istotne okazało się, że startupowe przedsięwzięcia nie mogły wejść na nowe rynki oraz to, że ich produkt lub usługa zaczęła się gorzej sprzedawać. Poza tym istotny jest fakt, że najrzadziej przedstawiciele innowacyjnych przedsiębiorstw wskazali, że firma straciła dobrych pracowników. Analizując sytuację spowodowaną pandemią COVID-19, niewątpliwie ważne jest zwracanie większej uwagi na to, co dzieje się w poszczególnych krajach i regionach oraz dostosowanie się do tego ofertą marketingową. Współczesne innowacyjne przedsiębiorstwa, chcąc trzymać swoją pozycję na rynku, powinny posiadać odpowiednich założycieli, bogate doświadczenie oraz wiedzę. Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 stwarza szanse na rozwój dla spółek, które działają w sferze szeroko pojętej ochrony zdrowotnej. Celem artykułu było sprawdzenie, jak startupy w Polsce poradziły sobie w warunkach pandemii. Źródłem danych empirycznych był raport Startup Poland, według którego blisko 1/3 startupów oszacowała, że pandemia miała negatywny wpływ na ich działalność. Podobna część utrzymuje, że nie miała wpływu i tyle samo uznało, że wpływ pandemii na ich działalność był pozytywny. I dziękujemy, to wszystko z naszej strony. Dziękujemy bardzo za prezentację. Poprosimy teraz o zaprezentowanie owocu swojej pracy Gabrielę Cook i Sylwię Cook. Tematem ich pracy jest kajak kryzys, czyli czym jest i jak mu zaradzić. Witamy. Czy widać naszą prezentację i czy nas słychać? Oczywiście, wszystko jest fantastycznie. Ja nazywam się Gabriela Cook, to jest moja siostra Sylwia Cook, a temat naszej pracy to kajak kryzys, czyli czym jest i jak mu zaradzić. Zarządzanie często mylone jest z kierowaniem, a nie są to te same pojęcia. Poprzez zarządzanie rozumie się wykonywanie szeregu działań, które dążą do osiągnięcia konkretnego, założonego celu. Natomiast kierowanie jest to działanie, które wykonuje kierujący, aby postępowanie innych ludzi było zgodne z celem, który on sam sobie założył. Można powiedzieć, że zarządzanie sprowadza się do osiągania celów poprzez kierowanie. Kryzys jest jednym z etapów sytuacji kryzysowej. Może być wywoływany wielokrotnie. Z uwagi na to, że jest to proces nieplanowany, to cechuje się nagłością, dużą liczbą zdarzeń, zaskoczeniem, chaosem, zaburzeniem życiowego cyklu oraz dużą dezinformacją. Koń, jak jest, każdy widzi, głosi XVII-wieczna encyklopedia Nowe Ateny autorstwa Benedykta Chmielowskiego. Ale czy każdy widzi, jakie są problemy polskiego społeczeństwa? Jak wszyscy wiemy, pandemia COVID-19 spowodowała w Polsce znaczne zakłócenia działalności. Na podstawie pokazanej prognozy przychodów można zauważyć, że najbardziej ucierpiały firmy świadczące usługi konsumenckie, najmniej ucierpiały firmy budowlane oraz firmy świadczące usługi biznesowe. Jak pokazuje wykres wpływu pandemii na działalność gospodarczą poszczególnych przedsiębiorstw, firmy z przychodami powyżej 200 milionów złotych miały największy problem i zanotowano u nich największy procent kryzysu związanego z pandemią. Firmy z przychodami między 200 a 500 milionów złotych miały problem i kryzys związany z pandemią na poziomie 68%, a więc stopień kryzysu jest najmniejszy z badanych firm, ale wciąż jest znaczny. Firmy z przychodami powyżej 500 milionów złotych dotknął kryzys związany z pandemią na poziomie 78%, jak można zaobserwować na pokazanym wykresie. Niezależnie od tego, jakie firmy miały zarobki, skutki wpływu pandemii są bardzo zbliżone.
Kolejny wykres pokazuje, że stopa bezrobocia w Polsce gwałtownie wzrosła. Część przedsiębiorstw wprowadziła system pracy zdalnej. Niestety większa część była zmuszona do cięcia kosztów i rezygnacji z pracowników. Zlikwidowano około 100 tysięcy miejsc pracy. Wzrosła też liczba osób biernych zawodowo. Jak wiemy, każdy kij ma dwa końce, a więc kryzys możemy rozważyć z różnych perspektyw. Kryzys ma negatywne i pozytywne aspekty, które wymienione zostały w przedstawionej tabeli. Na przykład z perspektywy organizacji negatywne aspekty to nieład, zamęt, groźba upadłości, natomiast pozytywne aspekty to odbudowanie kontaktów oraz szansa na rozwój. Organizacja publiczna tworzy system społeczno-gospodarczy, który ma zapewnić efektywny porządek publiczny. Bardzo ważne w tym obszarze jest zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie kryzysowe dzielimy na trzy fazy. Pierwszą jest plan, czyli organizacja. Drugą analiza, czyli poszukiwanie metod rozwiązań. Oraz trzecia decyzja, czyli wybór najkorzystniejszego wyjścia z sytuacji. Zarządzanie kryzysowe czerpie metody z już istniejących metod i technik zarządzania. Chcemy omówić niektóre z nich, które naszym zdaniem są najtrafniejsze. Pierwsza metoda to koncepcja Lean Management, której ideą jest oszczędność. W zarządzaniu kryzysowym zostają dzięki niej opracowane metody z uwzględnieniem potrzeb klientów. Druga metoda to koncepcja Kaizen. Jej ideą jest rozwój i ulepszenie obecnego stanu. Ta koncepcja charakteryzuje się długotrwałymi skutkami, ale powolnym tempem wdrażania. Koncepcja Kaizen w nawiązaniu do zarządzania kryzysowego może być wykorzystywana do powolnego udoskonalania systemu poprzez przegląd systemu oceny ryzyka. Oraz trzecia metoda jest to koncepcja Total Quality Management. Jej ideą jest traktowanie działalności jako proces wymagający udoskonalania w momencie, gdy wystąpi potrzeba, czyli zaistnieje potrzeba, wtedy działamy. W nawiązaniu do zarządzania kryzysowego ta koncepcja może być wykorzystana do zarządzania ryzykiem. Którą metodę więc wybrać? Kryzys ma niestabilny charakter, ale bywa również szansą dla wprowadzenia czegoś nowego. Najczęściej kojarzony jest z zagrożeniem, problemem i podejmowaniem decyzji pod wpływem stresu. Najrozsądniejszą metodą w zarządzaniu kryzysowym wydaje się być koncepcja Total Quality Management, która kładzie nacisk na poszukiwanie przyczyn u źródła. Ta metoda nie wycisza problemu, a stara się zidentyfikować moment i przyczynę jego wystąpienia. I to wszystko z naszej strony. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo za Waszą prezentację. Chciałbym tylko przypomnieć, że zachęcamy Was bardzo serdecznie do uzupełnienia formularzy, które przesłaliśmy Wam na czacie. Dzięki nim dowiemy się, co możemy poprawić, dzięki czemu kolejne sympozja będą jeszcze lepsze. Na koniec pierwszej części prezentacji referatów poprosimy o zaprezentowanie swojej pracy Amandę Majchrowską. Zaprezentuje ona referat pod tytułem Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach w czasie pandemii COVID-19. Nie wiem, czy już jest widać prezentację. Widać i słychać, ale troszeczkę głośniej bym prosił, żebyś mówiła, dobrze? Dobrze, także witam Państwa serdecznie. Moje wystąpienie będzie dotyczyło nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach w czasie pandemii COVID-19. Ograniczenia wprowadzone w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 z dnia na dzień postawiły wiele firm w bardzo trudnej sytuacji. I właśnie na poziomie firm szukano rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie w nowej sytuacji. W Polsce ograniczenia gospodarcze wprowadzono w marcu 2020 roku. Były stopniowo znoszone począwszy od 20 kwietnia 2020 roku. Jednak prezentowane przeze mnie wyniki badań dotyczą okresu najostrzejszych ograniczeń, czyli od 20 marca 2020 roku, a więc od wprowadzenia stanu epidemii w całym kraju do 20 kwietnia 2020 roku. Na podstawie analizy prowadzonego przez Państwowy Instytut Ekonomiczny Ogólnego Monitoringu Funkcjonowania Gospodarki Polskiej w czasie walki z pandemią
przedstawię przykłady tego, jak przedsiębiorstwa radziły sobie w tej sytuacji. Celem badań ankietowych była identyfikacja skali występowania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach w okresie przed pandemią, w trakcie i po pandemii. Badanie przeprowadzono na próbie 400 przedsiębiorstw różnej wielkości, mikro, małe, średnie i duże, reprezentujących handel, przemysł lub usługi. Badanie przeprowadzono pod koniec kwietnia 2020 roku. Badane przedsiębiorstwa wskazywały, którą technologię wykorzystywały przed pandemią i w trakcie, a którą mają zamiar wykorzystywać po pandemii. Lista nowych technologii była następująca. Roboty, internetowe kanały sprzedaży i obsługi klientów, podpis elektroniczny i elektroniczny obieg dokumentów, systemy do zarządzania pracą zdalną i monitorowania zadań, systemy do analizy danych, systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem, nowoczesne formy komunikowania się z klientami. I wyniki badań pokazały, że wśród badanych przedsiębiorstw 9% nie stosowało żadnych z wymienionych technologii. Wszystkie 7 technologii przed pandemią oraz w jej trakcie wykorzystywało po 3% firm. 22% przed pandemią wykorzystywało 2 ze wskazanych technologii. Podobna sytuacja miała miejsce w trakcie pandemii. Natomiast po pandemii 22% firm chce wykorzystywać 4 z wymienionych technologii. Warto zauważyć, że po pandemii 12% badanych firm deklaruje, że będzie wykorzystywać aż 6 nowoczesnych technologii. Wykorzystanie nowych technologii w większości przypadków nie uległo diametralnej zmianie na skutek pandemii COVID-19. Największą popularnością cieszyły się nowoczesne formy komunikacji z klientami, które stosowało 7 na 10 firm. Podobnie często wykorzystywano podpis elektroniczny i elektroniczny obieg dokumentów. Rozwiązania te stosowało 66% przedsiębiorstw. Nieco ponad 50% firm wdrożyło systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem, a około 45% internetowe kanały sprzedaży i obsługi klientów. Z systemów do analizowania danych korzystało około 32% firm, a z systemów do zarządzania pracą zdalną i monitorowania zadań niespełna 30% przedsiębiorstw. Zdecydowanie najrzadziej wykorzystywaną technologią były roboty przemysłowe, obecnie jedynie w 1 na 10 badanych firm. Mikro i średnie przedsiębiorstwa w przypadku większości technologii w niewielkim stopniu zwiększyły ich wykorzystanie w trakcie pandemii. Po pandemii zwykle chcą kontynuować używane technologii, które wprowadziły. Małe firmy z kolei wdrożyły nowe technologie w czasie pandemii, ale po jej zakończeniu nie planują ich dalszego wykorzystywania. W dużych przedsiębiorstwach pandemia w przypadku większości technologii nie spowodowała znacznego wzrostu ich używania. Wyjątkiem jest praca zdalna, której jednak nie planują kontynuować po pandemii, oraz nowoczesne formy komunikowania się z klientami, które po pandemii będą wykorzystywane częściej niż przed nią. Niewielkie zmiany w częstości korzystania z nowych technologii wynikają m.in. z faktu, że to właśnie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników już wcześniej wdrażały je najczęściej. I dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za wygłoszenie pracy. Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy teraz wszystkich na 15-minutową przerwę. We'll be right back.
Witamy po przerwie. Przechodzimy do drugiej części prezentacji referatów. Jest ona trochę dłuższa niż poprzednia. Będzie trwała około 2 godzin, ale nie przedłużając. Poprosimy o przedstawienie swojego referatu byłego członka Koła Naukowego Menadżerów, Przemka Kowala. Wygłosi on prezentację na temat swojego referatu pod tytułem Działania marketingowe online jako sposób radzenia sobie z kryzysem. Niestety jest nieobecny w spotkaniu. Dobrze. Okazuje się, że pana Przemka na razie z nami nie ma. Skontaktujemy się z nim za chwilę w tej sprawie, a tymczasem zapraszamy do zaprezentowania swojego referatu kolejną osobę. Jest to również była kołowiczka z naszego koła, Agnieszka Polakowska. Zaprezentuje ona swój referat pod tytułem Zarządzanie organizacją, a kryzysy wizerunkowe. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy mnie słychać? Tak. Okej, to udostępniam ekran. Czy widać? Widać, widać również. Super, no to zaczynam. Ja przygotowałam referat na temat zarządzania organizacją, a kryzysy wizerunkowe. Słowem wstępu, chociaż w organizacjach zdarzają się różne kryzysy, to jednak wiele osób podkreśla, że jednym z tych najbardziej niebezpiecznych są kryzysy wizerunkowe i wizerunek jest tak wrażliwym elementem całego przedsiębiorstwa, że najmniejsze nieporozumienie czy skandal jakby mogą mieć poważne konsekwencje dla reputacji i więc też dla stabilności na rynku. Dlatego też warto mieć przygotowany scenariusz na wypadek takiego kryzysu. Co to tak właściwie jest kryzys? Choć jest interpretowany na różne sposoby, najczęściej w obrębie nauk ekonomicznych czy społecznych mówi się, że jest to stan, gdzie spiętrzenie się trudności skutkuje zagrożeniem dla realizowania kluczowych funkcji przedsiębiorstwa. W tym samym czasie jest to również wydarzenie, które zagraża rentowności firmy, gdzie przyczyny i skutki i rozwiązania charakteryzują się niejednoznacznością, a jednak wymagają sprawnego podjęcia działań naprawczych. W dzisiejszym świecie kryzysy takie zdarzają się bardzo często i uznawane są jako coś naturalnego. Jest to coś, co prawdopodobnie się zdarzy w bliższej lub dalszej perspektywie każdej firmie. Wizerunek marki to jeden z
bardziej kluczowych niematerialnych zasobów organizacji. Jedna z powszechniejszych definicji mówi, że jest to dynamiczne, głębokie i niejednowymiarowe wyrażenie struktury, kultury oraz natury przedsiębiorstwa. Spełnia on funkcje takie jak zjednywanie opinii publicznej, nadawanie marce charakteru. Można powiedzieć, że jest to sposób, w jaki odbiorca postrzega organizację. Wkracza to jednak poza postrzeganie tylko wizualne. I przechodząc do metody 5P, jest to metoda, która jakby dzięki której można sobie poradzić z kryzysem wizerunkowym, też również z innymi kryzysami. Różne źródła podają inne kroki, choć one są zbliżone do siebie. Większość ludzi oczekuje, że marka wyrazi skruchę i przeprosi za niestosowne treści czy nieodpowiednie zachowania. Przyznanie się do winy pomaga również odbudować wizerunek firmy, ponieważ pokazuje, że zależy jej na klientach. Demonstruje to zainteresowanie problemem, co w opinii publicznej wygląda o wiele lepiej niż uciekanie od odpowiedzialności. Niemniej ważne jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość, zorganizowanie działań tak, by kryzysowa sytuacja nie wydarzyła się ponownie. Nieustanna ewaluacja i nauka na błędach, nie tylko swoich, pomaga zbudować silną markę. Na koniec warto pamiętać też o tym, by zrekompensować straty poniesione przez odbiorców. Jest to istotne, by zażegnać każdy konflikt. Warto pomyśleć o zwrocie pieniędzy czy wydaniu nowego produktu, może jakichś działaniach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Zasady zawarte w metodzie 5P są niezwykle uniwersalne i sprawdzają się w różnych sytuacjach, niezależnie od charakteru kryzysu, o czym już wspomniałam. Jeżeli chodzi o przykłady takich kryzysów, to przygotowałam 3. Poważne takie kryzysy przychodziły marki takie jak na przykład Tiger. W ramach reklamy opublikowała ona w 2017 roku serię grafik, gdzie jedna z nich obrażała uczucia patriotyczne Polaków. Było to w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Opublikowano obrazek, gdzie był widoczny środkowy palec z napisem, który miał wulgarny wydźwięk, jak wiadomo. Do tego samego wydarzenia także odniosła się kiedyś Polska Grupa Energetyczna. Opublikowali oni z kolei reklamę, która okazywała powstańca z bronią i towarzyszyły temu napisy takie jak zapewniamy energię, poświęcenie to wielka energia. Wywołało to także falę oburzenia ze względu na to, że no, miało to niefajne konotacje. Firma tłumaczyła koncept pomysłu w późniejszym czasie, też oznajmione, że nikogo nie chcieli obrazić, jednak wymieniono hasło na wspieramy pamięć o bohaterach. Sytuacja jednak została zapamiętana negatywnie. Głośną sprawą był także kryzys wizerunkowy ikony polskich blogerek modowych. Jessica Mercedes i jej firma sprzedawać miały ubrania najwyższej jakości, jak twierdziła, które miały być wyprodukowane w Polsce. Szybko jednak się okazało, że nie jest to prawda. Odkryto, że to są koszulki uszyte przez chińską firmę. Na początku ta kobieta nie udzielała się w social media, jakby uciekła od problemu. Następnie wystosowanie zbyt szczere przeprosiny. Klienci i inni obserwatorzy marki byli wzburzeni. Dopiero po jakimś czasie jakby w internecie pojawiły się bardziej wiarygodne wyrażenie skruchy i deklaracja wzięcia odpowiedzialności za oszustwo. Podsumowując, idea umiejętnego zarządzania kryzysowego jest kluczowa dla każdego przedsiębiorstwa. Większość takich sytuacji ma dla marek poważne konsekwencje. Są to przede wszystkim spadek zaufania do marki, utrata jej wartości, a także często straty finansowe. Choć wiadomo, że nie zawsze można uchronić się przed tym kryzysem, należy zwrócić szczególną uwagę na działania, które mogłyby zmniejszyć jego szkody. Warto wykorzystywać metodę 5P, która w jasny i zrozumiały sposób pokazuje, jakie trzeba podjąć kroki, by zminimalizować negatywne konsekwencje. Warto bowiem pamiętać, że wizerunek marki jest jednym z najistotniejszych niematerialnych zasobów firmy, a dbanie o niego powinno być priorytetem, a nie jedynie dodatkiem w strategii marki. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo za wygłoszenie referatu. Przypominamy wszystkim o 5-minutowym czasie na prezentację. Przypominamy również o formularzach Google, które wysłaliśmy Wam na czacie na Zoomie. Dzięki nim będziemy mogli lepiej poprowadzić kolejne sympozjum. And now we would like to ask Rimbali to present the team, the paper, whose theme is Social Responsibility in Crisis Management. Patryku, czy mógłbyś powtórzyć jeszcze raz nazwę następnego prelegenta? The next person is Rim Bali. Nie,
Niestety nie dołączył do spotkania. Good morning. Hello. Hello, yes, we can hear you. Yes, I will try to share my screen right now. Yes, can you see my screen? Yes, yes, of course. Okay, perfect. Yes, so today presentation it's about social responsibility in crisis management and the context of the strategies applied. So much research has emerged taking into considers CSR from different perspectives. CSR to assert itself at the strategic level, to come out of the closest, to be an integral part of the reflection of the company's transition, to finally truly transform it in and develop a sustainable business model. In terms of crises, the effect of CSR will be more effective. Several theoretical hypotheses are evoked to explain the sync of the link between financial performance and social performance. So our objective in this small presentation is to find out a bit more about what is the effect of the CSR on the crisis management. To do this, we will first try to identify the links between the CSR strategy adopted by organization and their influence on the crisis management organizational. In the second part, we will analyze a little bit the typologies of crises and the strategy that can apply in this context. So our keywords in this presentation is the CSR. So what is CSR? It's an ethical framework and suggests that an individual has an obligation to work and cooperate with the other individuals and organizations for the benefit of society at large. Social responsibility is a duty for every individual must perform so as to maintain a balance between the economy and the ecosystem. Crisis management is the application of a strategy designed to help an organization deal with a sudden and significant negative event. A crisis can occur as a result of an unpredictable event or unforeseeable consequence of some event that had been considered as a potential risk. So several hypotheses are evoked to explain the sync of the link between financial performance and social performance and the effect of the CSR, which will be more effective in such cases. When a company engaged in a social responsibility actions, these practices can provide it with certain competitive advantage, having a significant influence in the creation or even in the reduction of the company's intangible resources. So from the point of view of its relation with its stakeholders, an organization can have two reasons for imposing itself in socially responsible actions. Some companies expect that the development of its intangible assets creates a good relationship with its stakeholders, leads to an increase in financial returns. Other engaged in a socially responsible approach and promoted in order to comply with the standards and expectations of its stakeholders. So why CSR is important for the companies? CSR today is synonymous with how we can rethink the economy. Everything today's society makes us realize that fundamental changes are needed. The health crisis has played an accelerating